Dzień dobry, wieczór, szanowna widownia, a także widzowie z YouTube'a. Tymi słowami chciałbym rozpocząć przewód dzisiejszej debaty z dnia 4 grudnia 2022 roku. Tym razem naszym gościem będzie Martinka Osintowiec, autor map sytuacyjnych przedstawiających działania zbrojne na Ukrainie, które zyskują sporą popularność także w zagranicznych mediach. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. W dzisiejszej debacie oczywiście będziemy omawiać sytuację na Ukrainie podczas zmieniających się drastycznie warunków pogodowych. Postaramy się także trochę pospekulować na temat, jakie będą następne kroki zarówno Rosji, jak i Ukrainy. Zaczniemy dzisiaj trochę niestandardowo od pytań, które widzowie zadawali tuż przed rozpoczęciem debaty na kanale pytania, a po tej serii pytań przejdziemy powoli do mapki. A więc zacznijmy od pierwszego pytania. Czy na całej linii frontu są już widoczne brygady ukraińskie wycofane spod Chersonia? Jeśli tak, to jakie są to brygady? To może powiem tak, że tak, pojawiły się brygady, które walczyły na odcinku chersońskim. To nie są brygady, które ponosiły jakby większość walk czy na swoich ramionach, czy na barkach swoich. Były to zazwyczaj jednostki, które albo były w drugim rzucie, albo były na tyłach i uczestniczyły w późniejszym pościgu przy zajmowaniu terenu. Takimi jednostkami, jest takich jednostek kilka, które się pojawiły. Mamy przetasowanie, jeżeli chodzi o 55. Brygadę Artylerii, która znalazła się w rejonie donieckim, a tak szczerze mówiąc za linią ATO, czyli linią umocnień ukraińskich. Mamy taką brygadę jak 24. Królewska, brygada zmechanizowana, która pojawiła się już pod Bachmutem i uczestniczy w walkach. Wykonywała też działania przeciwuderzenia na południe od Bachmutu, aby ustabilizować tam działania. Mamy elementy 241. Brygady Obrony Terytorialnej, która walczyła na odcinku chersońskim. Ona wcześniej troszeczkę była już wycofana z odcinka Mikołajewskiego. Ona tam walczyła, miała udział w walkach posadpokrowskie. Generalnie tutaj wspierała bardziej 28. Brygadę Zmechanizowaną i ta brygada też znalazła się w rejonie Bachmutu i na ten moment są to wszystkie, które ja znalazłem i żeby wam tutaj jeszcze uzmysłowić, część tych jednostek w ogóle znikła, nie ma w ogóle śladu po tych jednostkach, nie ma śladu po 17., nie ma śladu 17. Brygadzie Pancernej, nie ma śladu po 128. Brygadzie Szturmowej Górskiej Brygadzie. Nie ma informacji na temat 46. Szturmowej Brygady Aeromobilnej, 57. Brygady Zmotoryzowanej i takich jednostek jest troszeczkę więcej. Są informacje o tym, że na przykład 63. Brygada Zmechanizowana pozostała na odcinku chersońskim i takich jednostek jest kilka, bo w sumie też i 59. Brygada Zmotoryzowana, 35., 36. Brygada Piechoty Morskiej, oraz 60-61 plus inne jednostki, które tam walczyły. Także pytanie zasadnicze brzmi, gdzie jest reszta? O tym raczej nikt nie wie, a jeżeli ktoś wie, to tylko prawdopodobnie Sztab Generalny Armii Ukraińskiej i podejrzewam, że oni dobrze wiedzą, co będzie dalej się działo. Tyle z mojej strony, tyle wyczaiłem, tyle wiem. Mniej więcej tak to wygląda. Dobrze, dziękujemy za odpowiedź na pytanie. Drugie pytanie sobie na razie zostawimy, bo poruszymy je podczas mapki i podczas konkretnie frontu bachmuckiego. Natomiast jakie według osintowych źródeł są straty osobowe poniesie do tej pory Ukraińcy? Myślę, że także w tym temacie można dodać, czy są one zgodne z tym, co powiedziała bodajże Komisja Europejska? No chodzi o panią komisarz, wielką panią komisarz, która wymknęło się jej 100 tysięcy. Mam wrażenie, że chciała przekazać, że to jest suma wszystkich strat ukraińskich. Chodzi o nie tylko wojskowych, ale i cywilów. I to mogłoby się zgadzać, że będzie to około 100 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o samych żołnierzy, ostatnie informacje, jakie padały tutaj ze strony samego Arestowicza i innych ukraińskich w sumie osób, które siedzą dość wysoko czy zajmują stanowiska, mówiły, że przekroczyły ponad 10 tysięcy zabitych żołnierzy ukraińskich. Jaka jest prawda? Ja nie wiem, bo te dane osintowe, wiemy dobrze, że strona ukraińska nie podaje. W sumie mieliśmy kilka informacji na przestrzeni
wielu miesięcy, podawał to i prezydent Zełenski, i Podolak, i Arestowicz, szczególnie w momencie takim krytycznym, czerwiec, lipiec, gdzie były podawane straty dzienne, że sam nawet prezydent Zełenski informował, że straty dzienne są bardzo wysokie i nawet do 500 zabitych wynoszą, więc tutaj, no, czy to jest 10 tysięcy, nie wiem i myślę, że nikt z osintowców ani z osób, które siedzą w tym temacie, nie udzielą odpowiedzi, jakie są te naprawdę straty, tym bardziej, że i strona ukraińska nie podaje dokładnie swoich strat, podaje straty dzienne rosyjskie, jeżeli chodzi o ilość sprzętu zniszczonego każdego dnia oraz wyeliminowanych żołnierzy, bo tu straty, trzeba byłoby przyjąć, że to są straty, które są, zawierają zabitych, rannych oraz zaginionych plus wziętych do niewoli. Przynajmniej ja bym tak to rozumiał. Tak to chyba też w ogóle zostało odczytane przez większych ekspertów, ale tak czy siak tutaj dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie, jak weryfikuje się źródła donoszące z frontu pod kątem prawdziwości, aktualności informacji, które podają w mediach społecznościowych? Myślę, że w tym pytaniu chyba konkretnie chodziło, jak wygląda właśnie taka praca osintowca pod kątem właśnie prawdziwych informacji, ich sprawdzania. To jest, jakby powiedzieć, długa lista różnych źródeł, nie tylko Twittera, ale różnych innych rzeczy, czy to są materiały wideo, czy nagrania, czy to są teksty różnych osób, różnych innych osintowców też, innych osób, które zajmują się konfliktem. Generalnie ja jestem o tyle troszeczkę lepszej sytuacji, że tworząc Bitwy Świata zacząłem w sumie przeszukiwanie, zacząłem się uczyć takiego przeszukiwania, gdzie mogłem sobie pozwolić na to, żeby wziąć i czy brać i eliminować pewne rzeczy, które są nieprawdziwe. I na tej samej zasadzie polega weryfikacja danych, które się pokazują, czy informacji, które pokazują się, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek indziej, czy to są portale, czy to są źródła rosyjskie, czy to są źródła ukraińskie, czy zachodnie, bo informacje zawsze są i ja tworząc swoje programy zawsze wychodzę z założenia, że podaję w nich tylko to, co uda mi się zweryfikować. Nie mówię o rzeczach, do których nie mam pewności. Mogę podejrzewać pewne rzeczy, tym bardziej, że takie rzeczy też pojawiają się u innych osób, które też tworzą generalnie tutaj i też szukam i sprawdzam. Ja jestem, mam tą przewagę też, że nie daję z każdego dnia na bieżąco. Zawsze robię to z tyłu, mając na względu to, że przedstawiam mapę z jednostkami, a zawsze dla mnie to jest podstawa tworzenia materiałów, gdzie przeszukuję dane, gdzie wyszukuję różne rzeczy, które pomagają mi w umiejscowieniu danej jednostki. Oczywiście to, co tworzę na mapach, to nie jest zarys całkowitego obszaru danej jednostki, to jest przypuszczenie, że tak może to wyglądać. To też nie jest tak, że zaznaczam brygadę i mówię, że tam jest cała brygada, bo to równie dobrze może być grupa batalionowa. I nawet z Mariuszem Cielmą żeśmy kiedyś rozmawiali i pisali, że ja osobiście nie jestem w stanie zejść do poziomu grupy batalionowej, bo nie mam takich danych. I jeżeli ktoś mówi, że tam są dwie grupy batalionowe, jeżeli ktoś mówi, że tam walczy grupa batalionowa, okej, wierzę w to, ale musi mieć jeszcze lepsze dane, ewentualnie musi mieć jeszcze lepsze informacje niż ja mam, skoro jest w stanie stwierdzić, że tam naprawdę są dwie grupy batalionowe. Ja zaznaczam tam jako formację danej jednostki Związku Taktycznego, który jest w tym terenie, a jeżeli chodzi na przykład o aktualną sytuację, która teraz jest na froncie, to lepiej mi jest na przykład przeszukać i wyciągnąć informacje ze strony ukraińskiej niż ze strony rosyjskiej, gdyż po stronie rosyjskiej naprawdę trwa duże przegrupowania. Część jednostek została całkowicie wycofana do tyłu i jest odtwarzana lub uzupełniana, a Rosjanie też mają problem z tymi jednostkami, które mają do dyspozycji i są na linii frontu, tworząc takie grupy na szybko, tworząc już nie grupy batalionowe, ale to są grupy na poziomie kompanii czy tam wzmocnionego plutonu. Zresztą sam Marek Kozubel tutaj zamieszczał ostatnio materiał odnośnie grupy Wagnera, gdzie opisał w sumie działania grupy Wagnera, tworzące właśnie takie grupy, które są tworzone do konkretnych zadań, w zależności od tego, jakie zadanie ich czeka,
taka grupa jest składana, czy jest robiona i generalnie ma swoją liczebność. Także jeżeli chodzi o te dane, to jest żmudna praca weryfikowania różnych dokumentów, czy to na rosyjskim Telegramie, czy na ukraińskich stronach, czy na Twitterze, czy to jest różne inne wydania. Bardzo chętnie czytam zawsze codzienne raporty zamieszczane przez majora Fischera na Polityce i nie tylko jego, bo takich źródeł jest wiele, gdzie mogę szukać i mogę weryfikować pewne dane. Jeżeli znajduję na przykład po stronie rosyjskiej pewne dane, szukam odpowiedzi, czy szukam tego samego po stronie ukraińskiej, czy po stronie zachodniej, czy tam informacji, które zamieszcza, szerokim słowem zaznaczę, strona zachodnia, tak? I to daje mi później porównanie do tego, na ile te wiadomości z jednej i z drugiej strony są zbieżne, na ile te informacje się pokrywają i na ile mogę ja je zamieścić w danych materiałach, czy tworząc mapę, czy tworząc na przykład materiał na YouTube. Nie wiem, czy wystarczająco to powiedziałem. Jak dla mnie wystarczające, jak go... Nie będą pytania, to oczywiście jak najbardziej mogą być takie pytania, że no nie wiem, może być takie pytanie, Pazi, że ilu obserwuję? Obserwuję bardzo dużo osób, ale nie wszystkich zamieszczam. Dlaczego? Dlatego, że miałem taką rozmowę z Tomaszem Szulcem, w którym pokazałem, jak wyszukuję jednostki. Zarzucono mi, że pokazuję to publicznie, a to samo robią Rosjanie. Zgadza się, to samo robią Rosjanie, ale skoro ja potrafię takie rzeczy wyszukać, to oni tym bardziej. I nie zamieszczam wszystkich obserwowanych stron ani osób, dlatego żeby nie ułatwiać pracy. Ja wiem, gdzie u kogo co znajdę, bo to już mnie nauczyło wiele miesięcy tej pracy i wiem, gdzie mniej więcej te wiadomości, które potrzebuję, znajdę i one się pokrywają z tymi rzeczami, które znajduję na przykład po innych stronach. Czyli to doświadczenie też daje, że tak powiem, pewien, można powiedzieć, plus do progresu w pracy. Tak, już się tak. Jeżeli, wiesz co, powiem tak, jeżeli znalazłem stronę, czy osobę, czy jakiś portal, który zamieszczał do tej pory faktycznie informacje, które się potwierdzały, to ja mam pewne zaufanie do niego. Oczywiście nie mam stuprocentowego, bo zawsze w każdej chwili on też może się zmienić, ale wchodzę już konkretnie na dane miejsce i patrzę, co tam jest. Wchodzę na drugie miejsce i patrzę na co tam jest. I jeżeli te dane pokrywają mi się, to wiem, że tam faktycznie coś takiego jest. I dzisiaj mamy o wiele gorszą sytuację i to powiedzą wszyscy osintowcy, którzy przeszukują informacje, którzy szukają czegokolwiek, gdyż jest od... Ona się zaczęła w sumie już od we wrześniu się zaczęła blokada informacji, chociaż ta blokada informacji był, ten obszar wyłączony z blokady informacji był podczas ofensywy na odcinku charkowskim, gdzie żołnierze bardzo, bardzo mocno i bardzo dużo zamieszczali różnych materiałów i to było za zgodą dowództwa armii ukraińskiej. Natomiast bardzo mało informacji po tej ofensywie się pokazuje, bardzo mało, szczególnie podczas działań na odcinku chersońskim, podczas pościgu za wojskami rosyjskimi, też bardzo mało filmików. Oczywiście były te filmiki, gdzie żołnierze ukraińscy wkraczali do wyzwolonych miejscowości, natomiast wiemy, że były reperkusje związane z dziennikarzami, którzy stracili akredytację za to, że zamieszczali dokumentację wideo, narażając żołnierzy ukraińskich na ostrzał rosyjski i były przypadki cofania akredytacji dla tych dziennikarzy za to, że wychodzili przed szereg, nie czekając na zgodę dowództwa ukraińskiego, bo jak wiemy, informacje ostateczne podaje dowództwo Armii Ukraińskiej, sztab, czy dowództwo naczelne, czy sztab generalny Armii Ukraińskiej. Przechodząc może właśnie od tych prawdziwych źródeł, to jest właśnie te kolejne pytanie, czy zdarzyła się sytuacja, aby strona konfliktu celowo zamieszczała błędne informacje, aby wprowadzić źródła osintowskie i pewnie nie tylko osintowe, ale także drugą stronę i je powielały, żeby wprowadzić przeciwnika w błąd? I czy właśnie wychwyciłeś jakieś takie działania? Znaczy, może tak. Takie działania były i to przynajmniej wielokrotnie. Jeżeli sobie przypomnimy sam odcinek chersoński i ile zapowiedzianych, czy było zapowiadanych ofensyw, działań ofensywnych,
prowadzonych przez armię ukraińskich, przez armię ukraińską, przepraszam, na tym odcinku i było to oficjalnie potwierdzone przez dowództwo odcinka Południe, że takie ofensywy się rozpoczynają. Pamiętamy przecież Dawidowy Brud i inne odcinki, znaczy pododcinki na tym odcinku chersońskim, gdzie wręcz zasypywano nas informacjami, że ta ofensywa jest, że te walki tam trwają. Oczywiście one, te walki były, tak, bo one na celu, dobrze wiemy, jaki cel był tych wszystkich działań strony ukraińskiej, ściągnięcie wojsk, skierowanie uwagi na ten rejon, ściągnięcie odwodów na ten rejon, zwiększenie, że tak powiem, liczebności wojsk rosyjskich na przyczółku, który będzie przy odcięciu dostaw czy ograniczeniu dostaw będzie dla nich problematyczne, były i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Czy takie coś jeszcze zaistniało? Tak, zaistniało jeszcze pod Sywierodonieckiem, gdzie jak wiemy doszło do przerwania obrony i w sumie tam chodziło też o inne rzeczy, gdzie mówiono, że był nacisk polityczny na to, żeby to miasto bronić, że sam prezydent Zełenski o tym mówił, że to miasto musi być bronione, gdzie dwa bataliony obrony terytorialnej nie wytrzymały nacisku i wycofały się i później mówiono i wręcz zarzucano nas informacjami, że dowództwo ukraińskie wykonało kontruderzenie, że trwają walki w mieście, że udało się odbić połowę miasta, a tak szczerze mówiąc chodziło o to, żeby w pewnym sensie zakryć to, że no jednak to ten nacisk rosyjski na tym odcinku wtedy był dość duży i te dwa bataliony, no powiedzmy sobie szczerze, to był okres bardzo gorący i trzeba było to zatuszować. Czy ja to wykryłem? Nie, nie wykryłem tego, ale coś mi nie pasowało, ale nigdy tego nie mówiłem i tak samo nie wykryłem tego, podejrzewam, wiele osób nie wykryło tego, że taki, znaczy w tym momencie, jeżeli te ofensywy tam na odcinku chersońskim były, to na ten moment nikt nie wykrywał tego, że jest to robione specjalnie pod to, żeby i sami Rosjanie dali się nabrać, czy byli przekonani, że to faktycznie jest kolejna ofensywa, chociaż jak wiemy, no ciężko tutaj powiedzieć, na ile kto dał się nabrać na to, więc tutaj różnie z tym bywa, więc tak mniej więcej by to wyglądało. Czy były inne przypadki? Pewnie tak, ale czy ktoś to wyłapał? Pewnie nie. Interesujące. Pojawiło się nam jeszcze jedno pytanie, tutaj napisane właśnie na kanale pytania. Jak oceniacie, jakie są szanse przeniesienia niemieckich Patreonów do Ukrainy? Czy może jednak trafią do Polski? To pewnie chodzi o tą, można powiedzieć, zagwozdkę dyplomatyczną. Można powiedzieć, te odbijanie piłeczki między polskim Ministerstwem Obrony i niemieckim odnośnie tego, że Polacy chcą, żeby te patrioty, które Niemcy proponują Polsce, trafiły na Ukrainę, a Niemcy nie chcą przeznaczać komuś, komu nie są w NATO. Masz jakieś co do tego zdanie? Czy... Znaczy, może to nie jest do mnie, bo nie jestem specjalistą i nie uważam się za specjalistą. Jestem zwykłym osintowcem, który kocha to, co lubi i robię zawsze to z frajdą. A jeżeli chodzi o to, no to tutaj jest kwestia chyba otwarta. No, rząd niemiecki zaoferował pomoc Polsce, który jest sojusznikiem, którego jest sojusznikiem, jesteśmy w NATO, jeden kraj i drugi, i ta pomoc była zaoferowana krajowi NATO. Ja wiem i rozumiem, że Polska by chciała, żeby te zestawy trafiły na Ukrainę i broniły jakby terytorium Rzeczpospolitej z terytorium Ukrainy, natomiast to tak nie da się. No, jeżeli by NATO chciało przekazać Ukrainie, to by to zrobiło i wiemy, że takie rozmowy trwają na temat przekazania zestawów czy baterii Patriot na Ukrainę. Na ten moment wiemy, że Stany Zjednoczone powiedziały, że nie i jeżeli Stany Zjednoczone mówią, że nie, no to tym bardziej wiemy, że Niemcy tego też nie zrobią, tym bardziej, że Niemcy zadeklarowały jako pomoc dla Polski, nie dla Ukrainy. Niemcy przesyłają do Ukrainy zestawy Iris-T, i wiemy, że jeden działa, trzy kolejne mają być tam przesłane. Oprócz tego mówimy o innych jeszcze w sumie zestawach, bateriach przeciwlotniczych, przeciwrakietowych, Hawków i NASAMS, jak dobrze mówię. Także tutaj... Tak, tak, chyba tak. Tutaj bym się odniósł do tego na tej zasadzie. No, to jest, słuchaj, no, dla mnie to jest sprawa jasna. To jest wsparcie dla kraju NATO, nie dla Ukrainy.
kraj natowski wspiera obronę innego kraju, który jest w NATO. I tyle. Mi się tak z mojego zdania powiem tyle, że mi się także wydaje, że te patrioty raczej szans na Ukrainę trafić nie mają i mimo, że tutaj no, polski rząd, właściwie bardziej polskie Ministerstwo Obrony, odbija w jakiś sposób tę piłeczkę do Niemiec i starają się, żeby te patrioty zostały przekazane na Ukrainę, ale ostatecznie chyba albo trafią do Polski, albo w ogóle nigdzie nie trafią. Tak, znaczy, tutaj tak jest jeszcze też zasada, znaczy kwestia tego, co polski rząd się wypowiadał, mówimy tutaj o panu prezesie, że są obsługiwane przez żołnierzy niemieckich i no w sumie no to powiedział, że nie będą zastrzeliwać rosyjskich rakiet. No, ktoś powiedział tutaj z osób, które siedzą w temacie i są specjalistami, że jest to sprzęt natowski i decyzję o użyciu tego sprzętu będzie podejmowało nie pan prezes czy pan premier Rzeczpospolitej, tylko będzie podejmowało dowództwo NATO. I koniec, kropka. To nie jest sprzęt Armii Polskiej, tylko to jest sprzęt natowski. I w tej kwestii NATO będzie podejmowało decyzję, kiedy odpali taką rakietę w obronie Rzeczpospolitej. A chyba w ogóle w szczególności to USA, jeśli już... No, toś na pewno. Tak, myślę, że możemy tym płynnym sposobem z serii pytań, oczywiście pytania nadal można zadawać i tutaj jakby będziemy odbierać prośby o głos, natomiast już wkroczymy do, można powiedzieć, właściwej części debat piwniczych, jaką jest oczywiście mapka. I zaczniemy tak jak tutaj na początku wspominałem, o tych trudnych warunkach pogodowych, bo od ostatnich dwóch tygodni no, one się drastycznie zmieniły. Nie tylko doszło do jesiennej i tak już spóźnionej rasputicy, ale wręcz na niektórych odcinkach frontu nadeszła prawdziwa zima. Zmiany te pogodowe sprawiły taki zastój na froncie, iż większych przełamań no, nigdzie raczej nie możemy się spodziewać. Mimo tego nadal trwają intensywne walki na różnych odcinkach frontu. Zacznijmy więc może od samego południa, czyli od Chersońszczyzny, a właściwie już bardziej lewego brzegu Dniepru. W połowie listopada do mediów dochodziły wiadomości o rzekomym desancie na lewy brzeg Dniepru w okolicy miejscowości Oleszki, czy też na Mierzei Kimburskiej. Jak dobrze wiemy, owy desant nie nastąpił, jednak miały tam miejsce działania wojsk specjalnych, co podkreśla wiele mediów, a także ataki artyleryjskie, chociażby na miejscowość Czaplinkę. Do czego ostatecznie mogą doprowadzić te działania? Na czym mają się one skupiać? Tutaj oddaję głos. To ja mam odpowiadać, tak? No, nie, żartuję. Gofer, chcesz odpowiadać? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, proszę bardzo. To, dobra, dajesz, Gofer, teraz ty zaczynasz. Ja nie jestem gotów na to mentalnie. Dobra. No, a tak, może jeżeli chodzi o odcinek chersoński, faktycznie takie działania wojsk specjalnych ukraińskich miały miejsce i to na szerokim odcinku, bo były materiały i z Nowej Kachówki, i były materiały z Półwyspu Kimburskiego, więc tutaj to nie jest tylko, to są te dwa miejsca, bo filmiki z desantowania wojsk oddziałów specjalnych na lewym brzegu czy południowym brzegu Dniepru, no to tutaj faktycznie miały miejsce. Były informacje też zamieszczane przez burmistrza Oleszek i Hołej Przystani odnośnie zawieszenia flag, opuszczeniu tych miejscowości przez wojska rosyjskie, chociaż ostatnie informacje też mówiły, że jednak Rosjanie opuścili Oleszki, czyli Oleszki, ze względu na ostrzał, jaki jest tam prowadzony ze strony ukraińskiej, i nie są w stanie jakby utrzymać tej miejscowości, tych pozycji w tym rejonie, więc cofnęli się troszeczkę do tyłu. Na ile to są potwierdzone wiadomości? No właśnie na tym polega ta praca asyntowców, że nie mamy do końca możliwości wejścia w ten teren, nie mamy żadnych nagrań, nie mamy żadnych wiadomości oprócz tych informacji, które się pojawiają. I tutaj jest kwestia zawsze otwarta, czy taka jest prawda. Ta informacja o cofnięciu się garnizonu czy jednostek rosyjskich z Oleszek była ze strony rosyjskiej. Ktoś może powiedzieć, no tak, no może jest to w sumie jakaś próba wciągnięcia strony ukraińskiej w jakieś działania, jakąś zasadzkę. Równie dobrze tak może być, równie dobrze może to być efekt faktycznie
ognia artyleryjskiego oraz ostrzału, bo tam też były informacje o ostrzałach z broni ręcznej, więc tutaj wszystko jest możliwe, tym bardziej, że wczoraj też się nie pojawiła informacja i materiał wideo z zatknięcia flagi ukraińskiej na właśnie lewym południowym brzegu Dniepru w rejonie starej, no w sumie nieużytkowanej przystani towarowej, więc tutaj te działania na pewno są, chociaż ostatnio też czytałem materiał na temat działania jednostek specjalnych na właśnie południowym brzegu, gdzie dochodzi do kontaktów też z jednostek specjalnych z partyzantami, którzy otrzymują sprzęt, uzupełnienie i dość duży artykuł pojawił się na ten temat w internecie, więc można poczytać odnośnie działań tych jednostek specjalnych na tym południowym czy lewym brzegu Dniepru. Tutaj można powiedzieć, wrócił do nas Sawa. Jesteś, żyjesz, Sawa? Chcesz coś dopowiedzieć odnośnie tej frontu herskiego? Znaczy tak, no odnośnie odcinka hercegowskiego przede wszystkim to witam wszystkich, przepraszam za spóźnienie i wszystkiego dobrego, znaczy niech żyje nam górniczy stan, czyli wszystkiego dobrego na Barbórkę, bo będąc wiertnikiem, czyli górnikiem kopalin płynnych, także obchodzę to święto i wszystkim braciom górnikom życzę tyle samo wyjazdów naszych, ty co powrotów. Wracając do samego Chersońskiego, no tutaj, jak mówił Marcin, tak naprawdę no tutaj jest stagnacja i do tej pory nie ma jasnych, do tej pory się nie pojawiły żadne potwierdzenia działań ukraińskich zgeotagowanych na lewym brzegu Dniepru, chociaż to trzeba przyznać, że nie można powiedzieć ani im zaprzeczyć, że one nie występują. No to jest bardzo logiczne wyjście, żeby Ukraińcy buszowali swoimi specjalsami, żeby destabilizowali szlaki logistyczne, bądź po prostu no, to do czego specjalsi są dedykowani, czyli namierzaniu celów, namierzaniu artylerii, wykrywania celów i tak dalej. No teren tak z Półwyspu Kimburskiego jest idealny, bo on kończy się Parkiem Narodowym, Czarnomorskim Parkiem Narodowym, także no miejsce idealne. Tak no naprawdę, i ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o drogę morską, bo w sumie tutaj strona ukraińska, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, informowała o zabezpieczeniu tego rejonu ze względu właśnie na transport morski i dwóch portów w Mikołajewie oraz Oczakowie. Więc tutaj jak najbardziej ma to znaczenie dla strony ukraińskiej. Pytanie, bo mamy naprawdę bardzo mało informacji i tych informacji niepotwierdzonych, bo nie pojawiają się nagrania, nie pojawiają się żadne informacje odnośnie walk na... Jest zupełna cisza, jest zupełna cisza radiowa. Jedyne informacje, jakie docierają z tego odcinka tak naprawdę, to są informacje o ostrzałach strony rosyjskiej, rejonu Chersonia, samego miasta, bardzo intensywnego, generalnie też i innych miejscowości w tym rejonie już wyzwolonych przez siły ukraińskie i odwrotnie, jeżeli chodzi o ostrzał ukraiński, szczególnie takich rejonów jak właśnie Kachówka, Nowa Kachówka, Czapłynka, która już jest nazywana jako Czarnobajewka 2, czy też Skadowsk, który też jest bardzo istotny, chociaż ostatnio też były informacje kilka dni temu o ostrzałach. Więc tutaj no, jest ta niewidoczna walka jednostek specjalnych, które przenikają i działają na tyłach i też rosyjskich jednostek, które no, chociaż są na tym rejonie, mają problem z obsadzeniem jednak tego długiego frontu, który jest w sumie barierą, jest tutaj Dniepr, więc... Ale jedną jest. Rzecz trzeba powiedzieć i jedną trzeba rzecz powiedzieć, że... Co jest istotne na tym odcinku, jeśli można to też włączyć do tego odcinka południowego, czyli Chersońszczyzny, trzeba jasno potwierdzić, że są potwierdzenia zdjęciami satelitarnymi, że tak naprawdę no, flota czarnomorska stoi w porcie. Z 14 okrętów, powiedzmy takich, no już nie mówiąc o jakichś tam mniejszych jednostkach, tylko tych 14 głównych okrętów, które stanowi na flotę czarnomorską, 13 cały czas jest zakotwiczonych.
Także to chciałem po prostu jakby zaznaczyć, bo jednak no, po atakach tymi dronami i sterowanymi i tak właśnie dalej. Właśnie mi się wydaje, że te ataki na Sewastopol mogły mieć duży wpływ na to, że właśnie flota czarnomorska nie rusza się z miejsca. Dokładnie, ponadto no, też trzeba pamiętać, że są Neptuny, znaczy Neptuny, no może jeszcze są, no ale na pewno są harpuny, no i one no na pewno teraz już stacjonują, czy chociażby jeszcze tam w Odessie, czy pod właśnie weszły w Chersońszczyznę, także no flota czarnomorska jako taka zupełnie jej aktywność no została wyłączona. Tak też naprawdę no, mamy... aktywność floty nie istnieje poza, tylko i wyłącznie poza okrętami podwodnymi, które są wyposażone w rakiety manewrujące, czyli niektóre Kilo, bądź przede wszystkim dwa Oskary, które stacjonują na Morzu Czarnym. I to jest tyle. Flota praktycznie nie wychodzi z portu. Flota została sparaliżowana i w sumie brakuje nam tylko jeszcze jednej informacji, która by potwierdzeniem była ataków dronów na port w Sewastopolu. Jakie naprawdę straty zadano albo co zdołano uszkodzić, bo mówimy, były informacje o uszkodzeniach admirała Makarowa i jeszcze jednej, drugiej fregaty bliźniaczej, ale nie ma żadnych potwierdzeń, nie ma nic, że nie ma wizualnych materiałów, które by świadczyły, że faktycznie te ataki dronów zadały straty, nie zatopiły, bo nie chodziło o to, żeby je zatopić, tylko żeby je wyeliminować z pewnych działań, uszkodzić i zmusić je do cofnięcia czy do Noworosyjska, gdzie byłyby w miarę bezpieczne. Tak, myślę, że tym, że tak powiem, tym zdaniem możemy przejść do kolejnego odcinka, ale zanim przejdziemy do kolejnego odcinka, myślę, że warto wspomnieć o rzekomych negocjacjach między stronami konfliktu odnośnie Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, z którą za porozumieniem stron Rosjanie mieliby się wycofać i przekazać władzę w ręce cywilne, cokolwiek miałoby to oznaczać. Jak oceniacie szanse na takie porozumienie? Znaczy, szczerze mówiąc... Szczerze mówiąc, jeśli można, to na początek, to Zaporowska Elektrownia Atomowa jest, to świetny był artykuł w Ośrodka Studiów Wschodnich na ten temat. No, jest to ośrodek, który produkuje no, prawie 50% całej produkcji energii elektrycznej w Ukrainie. Rosjanie chcieli przede wszystkim odłączyć to od sieci ukraińskiej, ale tak samo podłączyć ją do swojej. Jeszcze te uderzenia na Krymie, to też OSW bardzo ciekawie podsumowało, że po samym jakby uderzeniach na Krym i jakby to najsłynniejsze uderzenie w lotnisko, w tym samym momencie nastąpiły, to było oczywiście w sierpniu, te same uderzenia, jakby w tym samym czasie zostały uderzone stacje przepięciowe, Jezu, nie wiem jak to nazwać, stacje, tak, przesyłowe zostały uderzone na Krymie, które miały być elementem rosyjskiego właśnie włączenia Zaporowskiej Elektrowni do sieci rosyjskiej, więc zostało to porażone jeszcze w sierpniu. Także w tym momencie no, sytuacja samej elektrowni jest taka trochę patowa, bo ani Rosjanie nie są w stanie jej podłączyć do swojej sieci, ani Ukraińcy nie mogą z niej korzystać. Chciałbym też przypomnieć to tak bardziej jakby z geopolitycznej sytuacji, że Ukraińcy na koniec tego roku mieli zmodernizować podłączenie do polskiej sieci i plany były no, do sprzedawania do samej Unii Europejskiej energii elektrycznej na poziomie do 2 miliardów dolarów miesięcznie. Co jest bardzo istotne, zwłaszcza dla budżetu ukraińskiego, który no, uchwalony kilka tygodni temu budżet na 2023 rok
zakłada 46% uzależnienie budżetu, żeby on się w ogóle spiął, żeby się zamknął, od zagranicznych grantów, czyli czy to Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone. Więc no, Ukraińcy jakby tą sprzedaż prądu no, mają, tak naprawdę mogą o niej zapomnieć na ten moment, zwłaszcza plus jeszcze dodatkowo dochodzą uderzenia w infrastrukturę elektryczną no, w całej Ukrainie, więc no, można o tym zapomnieć. A czy no, w tym momencie wszystkie poza chyba jednym reaktory, czyli wszystkie z sześciu, czyli pięć jest w stanie zimnego wyłączenia. Jeden chyba działa na bardzo niskiej mocy, tak naprawdę zapewniając elektryfikację samego energodaru i po prostu chłodzenie pozostałych wyłączonych pięciu reaktorów. Także no, tak naprawdę na ten moment żadna ze stron nie ma korzyści z elektrowni atomowej. Pojawiły się wieści, właśnie jak Amator powiedział, pojawiły się wieści, że miałyby być rosyjskie wojsko miałoby być wycofane z samego terenu elektrowni, miałaby ona przejść pod egidę Międzynarodowej Agencji Energii Jądrowej. To są póki co plotki, nie jest to niczym potwierdzone. No ale istnieje taka możliwość, bo w tym momencie no, nikt nie ma z niej zysku. Jakby patrzeć na to z geopolitycznego punktu widzenia, to mógłby być ewentualny krok dobrej woli. Dużo takich kroków dobrej woli widzieliśmy. Tak, no nie taki gest dobrej woli na zasadzie wycofania się z Wyspy Węży, no ale mógłby być to gest dobrej woli ze strony rosyjskiej jako powiedzmy element rozpoczęcia bądź no jakaś delikatna dźwignia na stronę ukraińską, bo tak naprawdę no, żadna ze stron w tym momencie nie korzysta na tej elektrowni. Rosjanie tak naprawdę nic nie tracą. Bo nie są w stanie jej wykorzystać, więc nic nie tracą w tym momencie, żeby ją powiedzmy, nie wiem, się z niej wycofać. Ale no, Ukraińcy, no, dopóki jakby no, nie zabezpieczą połączenia lądowego, oni będą w stanie jakby siłami zbrojnymi zająć tego terenu, no bo inaczej, no zająć teoretycznie by go mogli, ale no, tutaj z taktycznego punktu widzenia, no okej, okay, no przez zbiornik rozlewisko Dniepru no, trudno będzie, nie wiem, dostarczać zaopatrzenie i bez ciężkiej broni, bez czołgów, bez artylerii samobieżnej bądź transporterów pancerzonych, no Ukraińcy się nie będą w stanie utrzymać nawet w tym rejonie, także jakby to powiedzieć, no żadna ze stron na tym nie korzysta, traci na tym strona ukraińska. Także Rosjanie mogą to teraz grać na zasadzie zrobienia gestu dobrej woli, tylko i wyłącznie. Tylko pytanie też brzmi, czy to na przykład nie byłoby potraktowane przez społeczność rosyjską jako, można powiedzieć, kolejną klęskę, że przed chwilą było wycofanie z Chersonia, wcześniej było planowane przegrupowanie z Izium i Bałaklii. Czy teraz na przykład rosyjskie społeczeństwo by na przykład tego nie potraktowało jako kolejną, można powiedzieć, znacznik kolejnej klęski, tylko tym razem już na przedmieściach Krymu. Tutaj może zdanie oddam Marcinowi. Znaczy, ja się ze sobą nie do końca zgodzę, bo przez wiele miesięcy Rosja korzystała z zaporowskiej elektrowni atomowej jako karty przetargowej, karty zastraszania i nawet przy wyłączeniu ewentualnych reaktorów. Jest to dalej atut w rękach Rosji. Dopóki elektrownia atomowa, nawet nie działająca, nie mająca korzyści de facto z energii produkowanej w tej elektrowni, pamiętajmy, że jest ona w rękach rosyjskich
Tak, to tak jak, którzy, tak jak mówiłem, pokazali, że Ukraina, tak. Ukraina na tym traci, ale Rosjanie na tym za bardzo nie zyskują. O to mi chodzi, że o to mi chodziło, że Ukraina no, traci, no bo to jest jednak elektrownia, która cały prawie 50%. Czas jest poza, tak, jest cały czas poza ich rękami. Jeżeli doszłoby do takiej umowy, powiedzmy, byłaby szansa na przywrócenie jakiejś tam, powiedzmy, działalności w tej elektrowni i przesyłanie prądu. To jest największa elektrownia atomowa, jaka jest na, w Europie bodajże, jak się nie mylę. Tak. I tutaj, no, tak, 6 reaktorów, które tutaj naprawdę sama moc tych reaktorów daje bardzo dużo energii i jeżeli by doszło do takiego porozumienia, najbardziej stroną, która by na tym skorzystała, byłaby strona ukraińska, więc za tym idzie, co za tym idzie, idzie to, że znowu stratą i policzkiem byłoby to dla Rosji, dlatego uważam, że nie dojdzie do takiego porozumienia, chociaż miałby to być porozumienia właśnie pomiędzy Rosją, Ukrainą, Rosją, a Światową Organizacją Energii Atomowej, czy jakoś tak to mniej więcej, Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. No wiemy, o co chodzi. Tak, a po drugie mówimy o, były informacje o wycofaniu się wojsk. Była informacja, jest filmik nagrany żołnierza, byłego żołnierza WWDW, który nie zgadza się z tym, żeby tam Rosjanie opuszczali tę elektrownię i była też informacja podana przez stronę rosyjską, że na terenie samego zakładu pozostało 500 żołnierzy i 200 kadyrowców, więc cały czas ta obsada w tym rejonie jest, a jest to punkt kluczowy dla Rosjan, mimo że niepracująca elektrownia atomowa, jest to wielki atut w rękach Rosji. Niewątpliwie podoba mi się, że dzisiaj mamy tak, można powiedzieć, taką, można powiedzieć, prawdziwą debatę. Natomiast myślę, że chyba w tym temacie wszystko już powiedzieliśmy, chyba że ktoś ma coś jeszcze do dodania. Dobrze, natomiast przechodząc dalej, można powiedzieć, na wschód. Jest pytanie z publiczności. Jest pytanie, no to tak. Zapraszamy. Jeżeli by doszło do takiego porozumienia między społecznością międzynarodową, bo pewnie tak by było, a Rosją, to nie zablokowałoby to ewentualnej kontrofensywy ukraińskiej na Zaporoże? Chcesz, Marcin, ty czy A czy Sala? Pierwsze pytanie do Marcina byłoby, o jakim porozumieniu międzynarodowym mówimy i kto przejąłby pieczę nad samą elektrownią? Wojska ONZ? Bo nie rozumiem. Znaczy w porozumieniu było, bo słyszałem to, takie były głosy, że, no, że miałoby to być cywilna jakaś organizacja, tak, władza cywilna miała być. Ale czy Rosja nie postawiłaby między innymi warunków, że nie może być atakowany jakiś obszar, który by był w pobliżu tej elektrowni, co by mogło skutkować właśnie zablokowaniem ewentualnej kontrofensywy Ukraińców właśnie w ten teren? Znaczy, ja osobiście uważam, że Ukraińcy, inaczej, Ukraińcy by na pewno nie zgodzili się na takie ustalenia, że dobra, oddajemy elektrownię atomową pod zarząd, powiedzmy, Międzynarodowej Organizacji Energii Jądrowej. Na zasadzie takiej, że my wtedy nie możemy zaatakować na całym odcinku frontu. Na pewno by na to Ukraińcy nie poszli. Z moim skromnym zdaniem. Tak jak już Marcin powiedział, to jest wielki as jakby w rękawie rosyjskim. I Ukraińcy nie mogą z niej na ten temat, na ten moment korzystać, nie mogą sprzedawać energii elektrycznej, co mogło jakby pomóc Ukraińcom. No teraz w ogóle cały system elektryczny jest dość nadwyrężony w Ukrainie, także nie sądzę, żeby Ukraińcy uzależniali jakiekolwiek swoje działania na froncie od elektrowni jako takie. Jeżeli mogę tutaj do Marcina jeszcze odpowiedzieć, jeżeli chodziło, Marcin, o to, żeby zablokować ofensywę na Zaporożu, oddając elektrownię w Enerhodarze, to myślę, że Ukraina jak najbardziej się na to nie zgodzi i przyznaję tutaj, jak najbardziej jestem po stronie Sawy, gdyż z dwóch powodów. Po pierwsze, sama elektrownia jest z dala od frontu, jeżeli chodzi o, mówimy faktycznie o linii frontu, bo no, jest kawałek, jeżeli chodzi o ofensywę ukraińską, jeżeli taka by nastąpiła, a wszyscy
na nią czekamy w pewnym sensie i chcielibyśmy, żeby ona nastąpiła, czy poprzez uderzenie na Tokmak i później na Melitopol, to samo wejście na Melitopol i skierowanie się na Krym, czy nawet na Nową Kachówkę, odcina Enerhodar jakby samo w sobie, więc tutaj czy Rosjanie pozostawią wojska w kotle? Raczej nie, więc ta elektrownia sama wpadnie im w ręce, jeżeli by taka ofensywa miała miejsce i taki byłby kierunek natarcia. Natomiast drugi powód jest taki, że nie ma takiej możliwości, żeby Ukraina zgodziła się na takie rozwiązanie, ograniczając sobie sama możliwość manewru, czy nawet mając związane ręce poprzez taką umowę. Tyle z mojej strony. Ja bym jeszcze tylko dodał, że nawet jeśli by Rosjanie zechcieli przekazać elektrownię pod zarząd jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej, czy neutralnej, czy nawet ukraińskiej, już pal licho, ale Rosjanie by zrobili wszystko, żeby jak najbardziej później utrudnić powrót czy włączenie elektrowni atomowej w Zaporożu z powrotem do ukraińskiej sieci przesyłowej. Także myślę, że to by było po prostu jak największe utrudnianie. Nieważne, ja myślę, że trzeba się i tak nastawić, że nawet, przepraszam, że wchodzę ci w słowo. Jasne, jasne. Że jeżeli taka, że nawet jeżeli ta elektrownia znajdzie się w rękach ukraińskich, to potrwa miesiące, uszkodzenia, jakie zostaną spowodowane przez stronę, która się wycofuje, w tym wypadku by się wycofywała rosyjska, spowoduje, że ta elektrownia przez wiele miesięcy będzie niezdatna Dokładnie. Do użytku i będzie trzeba naprawdę tutaj sporo energii i czasu, żeby ją przywrócić do jakiegoś stopnia użytkowania, czy jakiegoś stopnia, gdzie będzie można z niej mieć jakiś pożytek. Dokładnie, dokładnie. Nic dodać. Dobrze. Przechodząc dalej na wschód, czyli na, można powiedzieć, kierunek południowego Donbasu. Ja bym tutaj tak połączył tutaj przede wszystkim ataki na Pawliwkę, Wuhledar, te opytne pod Awdijivką, samą Awdijivkę, także Marynkę i także wiele innych miejscowości, które są właśnie, można powiedzieć, w obrębie miasta Donieck. Rosjanie otrzymali owszem szczątkowe sukcesy w tamtym rejonie, nieco odrzucając Ukraińców od samego Doniecka. Faktycznie są to jakieś, można powiedzieć, parę kilometrów, nie jest to oczywiście żadna większa odległość. Jednakże po ogromnych stratach działania rosyjskie zostały przerwane, nie osiągając żadnego strategicznego celu. Podobno też takie dochodzą wiadomości, że niektóre oddziały straciły po 70% stanów początkowych, co jest praktycznie tracą całego oddziału. Czym może zagrozić, podkreślam, dotychczasowa porażka Rosjan na tym kierunku? Tutaj. Może ja zacznę. Amator, może ja zacznę, bo okay. Żeby później to mógł Marcin rozwinąć, bo tak jak mówię, o wiele większe ma dane ode mnie. Tak naprawdę. Idąc od Zaporoża na południowy Donieck, tak naprawdę linia jest statyczna. Tam oczywiście dochodzi do różnych tam buszowań, czy zwiadów bojem i tak dalej, jak się pojawiały, jak się pojawiały pewne informacje, ale nie ma tam żadnych jakichś zorganizowanych większych ataków. Tutaj przechodząc bardziej na południe, po inicjalnym, tak jak żeśmy to mówili na pierwszej naszej debacie z kapitanem Lisowskim, jest rejon Ugledaru, Pawliwki i tak dalej. Jest widać, że jest dla Rosjan krytyczny z powodu linii kolejowej przez stepne. Tylko jak na początku widać, to było, to się też pojawiały, powiedzmy, w ostatnim tygodniu pojawiły się informacje z rosyjskiej jakby strony Rusnetu, że jednostki były nieprzygotowane do ataku, że jednostki nie miały do końca zaopatrzenia, że to był taki, powiedzmy, taki hura atak na Pawliwkę. Okej, tylko że to trudno jest stwierdzić, bo są to, powiedzmy, takie pewne plotki jakby wewnętrzne, tylko co się jakby wyklarowało w ostatnim tygodniu, półtora, to to, że jakby trzy miejsca
w samym południowym Doniecku, czyli Mykilskie, Nowomichajówka i Marinka. Sama Pawliwka, samo zajęcie Pawliwki nie powoduje upadku Ugledaru. Ugledar góruje topograficznie nad Pawliwką i widać, że no niestety no Rosjanie wbrew pozorom no ich nigdy nie można ani przeceniać, ani nie doceniać. I po takim szturmie na Pawliwkę, na pozycje, które przypominam, te pozycje Ukraińcy okupują, znaczy okupują, bronią od czerwca. Tam od czerwca nic się nie zmieniło. Atak rosyjski pokazuje właśnie, że sytuacja frontu południowego jest no nieciekawa z powodu mostu Kerczeńskiego, więc od czerwca nic się tam nie działo, nagle zaczęło się dziać. Pawliwka, atak pierwszy, taki niezorganizowany, rzucenie dużych sił, wyrzucenie, no, przejęcie powiedzmy przedniej linii okopów ukraińskich z Jechoriwki i tak dalej, podejście pod Pawliwkę, udało się Rosjanom, brawo. Duży atak, trzy tak naprawdę jednostki brygad piechoty morskiej tam zaatakowały. No ale teraz się klarują trzy kolejne jakby w tym rejonie osie, czyli Mykilskie, jak mówiłem, Nowomychajówka i Marinka, czyli już Rosjanie wiedzą, nauczyli się, że nie są w stanie zdobyć Ugledaru przez Pawliwkę, więc będą próbowali atakować Ugledar z dwóch kierunków, czyli od Pawliwki i od Mykilskiego. Tak samo, tutaj musi nastąpić ciśnienie jakby na całej długości frontu, licząc na przełamanie, w które można wrzucić rezerwy, czyli Donbas czerwca 2-0 po prostu, jak i cała linia frontu donieckiego. Jest droga z tej Nowomychajówki, Sołotkie, są drogi, które idą bardziej na zachód, które mogą zostać wykorzystane przez jednostki zmechanizowane pancerne, więc tam także jest ciśnienie. No jest oczywiście ciśnienie na Marinkę. Marinka no, jest terenem zurbanizowanym, jest trudnym do ataku, ale jest to bardzo, jakby to powiedzieć, jest to rejon o dużym nagromadzeniu małych, średnich, większych dróg po prostu. Tam jest mała sieć dróg, z której można korzystać. Oczywiście ostatnie dwa tygodnie, czyli ta opóźniony atak Rasputicy, czyli błota, no wylimitował miejsce dogodne dla ataków dla Rosjan do tych właśnie trzech miejsc. No i widać, że niestety Rosjanie jakby cisną tam jak tylko mogą na całej długości frontu, ale z drugiej strony no, dochodzą do nas wieści, że Ukraińcy jakby no jeszcze sam Rybar jeszcze panikował, że jeszcze w trakcie trwania ofensywy słobożańskiej, jeszcze były walki o Łymań, to już wtedy Rybar panikował, że Ukraińcy ściągają nowe obwody w rejonie Ugledaru. Tu, tak jak mówię, oddaję teraz pałeczkę Marcinowi, bo tam no, nie mam ani możliwości, ani czasu, żeby jakby analizować jednostki, które tam stacjonują. Może tak. Fakt jest faktem, że walki o te miejscowości, szczególnie Pawliwkę i Marinkę, bo to są, można by powiedzieć, że to są takie zawiasy do tego rejonu. Pawliwka otwiera kierunek ataku na Włochodar od strony południowej, ale jest tutaj ten mały problem, bo oczywiście są tam stawy i są tam, jest no, ograniczone możliwości. Dlatego w ostatnim okresie czasu właśnie Rosjanie atakują od strony Mykilskie. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale atakują właśnie od tej strony, dlatego że mają tam przyczółek i mają tam możliwości ataku już na Włochodar, omijając Pawliwkę. Chociaż tą Pawliwkę, która ma znaczenie taktyczne i
operacyjne do dalszych walk, no zdałoby się im zająć. Na ten moment wiemy, że południowa i wschodnia część Pawliwki nadal jest w rękach rosyjskich, północna i zachodnia jest w rękach ukraińskich. Jeszcze tak było do wczoraj. Na dzień dzisiejszy nie widzę, żeby tam się coś zmieniło, nie było żadnych informacji. Natomiast Nowomichajówka była atakowana wielokrotnie i bezskutecznie przez stronę rosyjską, przepraszam. Gorsza sytuacja jest właśnie na północ od Nowomichajówki, czyli w Marince. Marinka jest o tyle ciekawa, że na początku wojny, bodajże chyba w marcu, Ukraińcy wykonali kontruderzenie, zaskakując wojska separatystów i zajmując część zachodnią Marinki. Albo to był marzec, albo kwiecień. I walki o tą część trwały teraz, udało się Rosjanom dojść do centrum Marinki i walki o to centrum trwają. Teren Marinki samej jest broniony w sumie teraz, bo rotacja wojsk ukraińskich na tym odcinku była. Rybar faktycznie pisał o tym, że Ukraińcy ściągają od wody, będą planować uderzenie pewnie na Wołnowachę, bo on tam pisał o Wołnowachę, że będzie natarć na Wołnowachę, na przecięcie tej komunikacji. Natomiast wiemy, że do takiego uderzenia nie doszło. Sami Rosjanie ściągnęli tutaj jednostki i o dziwo nie są to wszystkie, te jednostki, które uderzyły na Pawliwkę, nie są to jednostki, które znajdowały się czy brały udział w walkach pod Chersoniem, przynajmniej w tym okresie czasu. Oprócz jednej brygady, która później dołączyła, 810 Brygada Piechoty Morskiej była na Krymie, odpoczywała. To są wszystkie te brygady, które tutaj piechoty morskiej, które walczyły o Pawliwkę i poniosły bardzo duże straty. 40 Brygada Piechoty Morskiej, pierwsza, która tutaj atakowała, później do niej dołączyła 810 Brygada Piechoty Morskiej. Na koniec atak został wsparty jeszcze jedną brygadą, 155 Brygadą Piechoty Morskiej. I wszystkie te trzy brygady, oczywiście one nie działały naraz i to też jest błąd dowództwa rosyjskiego, które nie uczy się i bardzo dobrze, bo dla nas to jest dobra informacja, że się nie uczą. Te jednostki nie działały razem, te jednostki wchodziły jakby rotacyjnie, wymieniając wykrwawione jednostki albo współdziałając z wykrwawionymi jednostkami, co no, skutkowało tym, że ponosiły jeszcze większe straty. Sami Rosjanie przyznawali się, że tak jak wspomniałeś, były problemy z zaopatrzeniem, były problemy z topografią, z terenem, z pogodą, gdyż Rasputnica, która przyszła, sami Rosjanie zwalali winę na to, że pogoda jest przeciwko nim, teren jest przeciwko nim, że mają grząski teren, ciężko nacierać ciężkim sprzętem. Oczywiście jest to prawda i tutaj fakt, że nie udało się tej Pawliwki zdobyć, też ma znaczenie dla strony ukraińskiej, bo tak jak powiedziałem, Marinka i Pawliwka to są takie zawiasy, przynajmniej dla mnie, które trzymają ten taki narożnik tego frontu tutaj. Sam Buchodar jest na wzniesieniu i góruje nad okolicą, więc tym bardziej jest im ciężko. Jedyna szansa byłaby tutaj, żeby zablokować, czy zdobyć Pawliwkę i uderzać z wielu kierunków na Buchodar, chociaż to też wymagałoby od Rosjan koordynacji działań poszczególnych jednostek, bo w ostatnim okresie czasu ściągnęli właśnie spod Chersonia w ten rejon 36. Gwardyjską Brygadę Zmotoryzowaną, która wspiera tutaj działania, natomiast bez efektu do dnia wczorajszego. Jeżeli chodzi o ukraińskie jednostki, które tutaj walczyły, była tutaj rozciągnięta 68. Brygada Jegrów, czyli jednostka, to jest brygada, która powstała po wybuchu wojny, natomiast sam rejon Buchodaru i Pawliwki w czasie tych największych walk przejęła 72. To jest bardzo znana już brygada, 72. Brygada Zmechanizowana Ukraińska, która broniła, jak dobrze pamiętam, Kijowa, broniła też i walczyła w rejonie Charkowa, więc bardzo jedna z bardzo elitarnych i już o długiej historii brygada. Ona została tutaj przesunięta z linii ATO, bo ona pierwsze obsadzała właśnie rejon Marinki i później została przesunięta właśnie na południe, troszeczkę zajęła właśnie, czy przejęła obowiązek obrony Pawliwki, Buchodaru oraz właśnie tych miejscowości tutaj w rejonie na zachód od Sołotkie.
Natomiast sam rejon Marinki została przesunięta po ofensywie, można powiedzieć o dalszym ciągu ofensywie ukraińskiej z odcinka Charkowskiego, po bitwie pod Łymaniem została przesunięta na ten odcinek, została przesunięta 79. Brygada Aeromobilna, też bardzo elitarna w sumie, i ona broni na dzień dzisiejszy Marinki. Na ten moment, w którym ja wiem i udało mi się tutaj te informacje zweryfikować, jest tam jeszcze szereg mniejszych jednostek, które wspierają te brygady. Tak jak powiedziałem na wstępie, znalazła się tutaj 55. Brygada Artylerii, która tutaj wspiera obrońców, i sami Rosjanie stwierdzają, że no, ukraińska artyleria daje się im znaki. A jak wiemy, naprawdę rosyjska artyleria, wiemy jak strzela, a wiemy jak działa ukraińska artyleria, która ma naprawdę bardzo wysoką skuteczność. Ja tutaj... Tyle mogę powiedzieć z tego odcinka. Ja tutaj w trakcie twojej wypowiedzi, Marcin, ja pozwoliłem sobie takie w materiały wrzucić parę screenów z map topograficznych i mapy Deep State. Tam jeszcze też trzeba zaznaczyć, że sama Marinka, nawet zajęta przez Rosjan, jeszcze nic nie zmienia, bo pomiędzy Marinką a Pobiedą, tą wsią, jest teren, który powiedzmy jest odrobinę wyżej, czyli ten 50-60 metrów topograficznie jakby góruje nad Marinką. To ogólnie Rosjanie skupili się na atakowaniu przez doliny. Marinka to jest jedna dolina. Nowomychałówka to jest druga dolina. Ukraińcy w dalszym ciągu jakby trzymają górujący topograficznie teren pomiędzy tymi miejscowościami, i dlatego najprawdopodobniej to jest jeden, podejrzewam, z głównych powodów, bo drugim jest to, że Ukraińcy tam są od czerwca. To jest ten główny powód, dlaczego tak Rosjanom idzie to bardzo opornie, ponieważ no, atakują w dolinach i trzymają się głównych dróg. Także są, no, są jak na patelni dla Ukraińców, którzy są tam ostrzelani, są tam no, od czerwca już tam stacjonują, także no, to też jednym efektem tego jest to, żeby zapoznać się z terenem, wstrzelać się i jakby namierzyć dobre punkty ostrzału i tak dalej, i tak dalej. Także no. Widać, że Rosjanie tutaj dużą wagę jakby stawiają, no bo to jest jednak walka o logistykę południa. Ale ja ci tylko tutaj powiem, że przecież jeżeli chodzi o Marinkę Pobiedę, mówimy o terenie linii ATO, która tutaj istnieje od 2014 roku i przyjmuje się, bo oczywiście nie znamy jak ona jest rozbudowana, na jaką głębokość, z ilu pozycji, z ilu linii się składa, ale przyjmuje się, że ta linia właśnie Nowomichajłówka, Pobieda, Marinka, Krasnochoriwka, Pierwomańskie, Newskie wcześniej, Newskie, Pierwomańskie, to jest linia przysłaniania. To nie jest główna linia oporu ukraińskiego, tylko to jest linia, która przysłania główną linię. I to są walki, które toczą się tam od 2014, znaczy toczą się. One się toczyły w 2014, jeszcze w 2015, później mieliśmy Mińsk, oczywiście porozumienie mińskie, ale te ataki artyleryjskie, moździerzowe na tą linię były i Ukraińcy tą linię cały czas wzmacniali i rozbudowywali. Więc nawet tak jak mówisz, zdobycie Marinki nic nie daje, bo zdobycie samej miejscowości nie jest przełamaniem nawet tego pasu umocnień, ani tego pasa przysłaniania. A co dopiero przełamanie kolejnych linii. Patrząc na tą linię, to właśnie tam Oleksandriwka jest jakby granicą dawnego ATO, no nie? Tak, tak, dokładnie. Przechodząc dalej, jeszcze tutaj Rosjanie próbowali także brać w szczypce ową Awdijiwkę przez opytne Krasnochoriwkę. No, ta sztuka też im podobnie jak z Pawliwką nie weszła, jak w tej walce o logistykę południa, także o to można powiedzieć twierdzę na linii ATO, czyli Awdijiwkę.
Nie wiem, czy macie coś tutaj do dodania przed Bachmutem, czy leci dalej? Awdijówka jest takim cierniem dla samego Doniecka i jest w sumie ta linia tutaj, pamiętajmy, że było to jeszcze, była miejscowość Piski, bo tej miejscowości już prawie nie ma, zresztą z niej już nic nie zostało, tylko gruzy. Mamy Opytne, które wygląda prawie tak samo jak Piski, chociaż ostatnio były informacje o atakach 503 batalionu ukraińskiego piechoty morskiej, on jest samodzielną jednostką, który tutaj już walczy około 3 miesięcy o ataku na Opytne, ale mówimy tutaj o działaniach, w sumie nie o samym ataku na miejscowość, żeby ją zająć, tylko o ataku na linie rosyjskie, właśnie o miejscowości Opytne. Natomiast Rosjanie no, cały czas próbują tą Awdijówkę zająć, atakując od strony południowej, od południowego zachodu, od wschodu, od północnego wschodu, więc tutaj bez skutku, tym bardziej Ukraińcy zagęścili linię obrony, gdyż sama 110. Brygada, która tutaj, przepraszam, 115. Brygada zmechanizowana, to jest brygada, która powstała w trakcie wojny z Korpusu Rezerwowego, ona już przeszła chrzest dużo, dużo wcześniej, walczyła w rejonie siewierskim, na wschód od Siewierska i generalnie sprawiła się w boju, została przesunięta właśnie na linię ATO z zamiarem obrony Awdijówki czy bronienia tego rejonu. Ostatnio została ta linia zagęszczona poprzez przesunięcie tutaj w ten rejon tego cypla Nikołowe, Nowosilewskie, Oleksandropil. Została tam bardziej przesunięta 110. Brygada Zmechanizowana Ukraińska, która zagęściła tą linię obrony, ryglując, przynajmniej w moim obeznaniu czy w moich myślach, to, żeby Rosjanie czasem nie zasmakowali możliwości przełamania północnym ramieniem na tego frontu tutaj na linii ATO. Także tutaj zagęszczenie obrony strony ukraińskiej, natomiast był fajny artykuł, czytałem go jeszcze dzisiaj do południa odnośnie problemów w Donbasie, znaczy w Doniecku, przepraszam, gdzie szef prorosyjski, szef ganił jakiegoś tam dyrektora kotłowni, dlaczego ludzie w Doniecku mają zimne kaloryfery i okazało się, że no, żebym nie styganił, na 900 ludzi tej kotłowni 400 zostało zmobilizowanych i wysłano na linię frontu i tak naprawdę nie mają za bardzo możliwości uzupełnień pracowników, gdyż no, personel wykwalifikowany i to nie jest tylko przypadek tej jednej kotłowni, ale wielu zakładów i to też podczas mobilizacji w Rosji zaistniało, gdzie ludzie, specjaliści zostali zmobilizowani do armii i niestety te zakłady borykają się z problemami. Właśnie chciałem to dodać, że w samej Rosji są, no już można powiedzieć, coraz poważniejsze głosy odnośnie tego, że w Rosji jest, można powiedzieć, zimno przez to, że duża ilość pracowników została zmobilizowana z tych zakładów, co no rodzi także samo niebezpieczeństwo w Rosji. Ale to już też inny ciekawy wątek. Natomiast przechodząc dalej do Bachmutu, czyli można powiedzieć, no już wręcz legendarnej twierdzy ukraińskiej, inaczej się chyba tego nazwać nie da, niewątpliwie jednym z niewielu sukcesów armii rosyjskiej w ostatnich 2 tygodniach był właśnie kierunek bachmucki. Tam doszło do przełamania ukraińskiej linii na południe od Bachmutu w rejonie od Radiwki i linii drogi T0513. Rosjanie po 2 miesiącach w końcu wykreowali na tyle duże zagrożenie dla Ukraińców, że ci musieli rzucić na tamten kierunek rezerwy. Jak więc prezentuje się tam sytuacja? Tak. Tutaj może pierwsze słowo może Marcinowi teraz? Znaczy, ja, bo może ja bym zaczął, bo ja mogę uzupełniać. Dokładnie, bo Marcin no ma o wiele większą wiedzę, jak mówiłem, jeśli chodzi o jednostki stacjonujące. No, widać po prostu, ja nie jestem osobą, która stara się panikować, bądź pojedyncze takie wrzuty, zajęte wioski już, wiesz, czy załamanie całego frontu i tak dalej. No, na tym odcinku troszeczkę zacząłem się martwić, ponieważ widać skutek przeniesienia jednostek liniowych, w domyśle moim,
z południa, czyli z Chersońszczyzny czy Zaporoża. Tak naprawdę no, południe Bachmutu było dość statyczne przez dłuższy czas. I jak zostały tam ściągnięte rezerwy, to tak naprawdę, no tak jak mówię, to jest kolejny raz ta sytuacja, to co Rosjanie robili, nie wiem, w Donbasie w czerwcu, czyli atakowanie, ciśnięcie na całej długości frontu, licząc na jakieś przełamanie, w które może się wlać rezerwę. I tak właśnie stało się najprawdopodobniej pod Majorskiem. Majorsk to taki dość górujący topograficznie rejon, jakby zaczynający linię wzgórz, która później właśnie idzie przez Kurdiemówkę, Ozarianiwkę i tak dalej, i tak dalej. I po prostu od południa Rosjanie uruchomili ten odcinek. Idąc linią wzgórz, przeszli właśnie, zajęli Ozarianiwkę, Kurdiemówkę, Andriwkę i największe jakby zagrożenie ja tutaj widziałem ze strony rosyjskiej właśnie przez tą linię wzgórz, ponieważ no, jest to teren 214, teraz patrząc na mapę, 214 metrów nad poziomem morza do 97 w Bachmucie, czyli Rosjanie mają po prostu 150-metrową różnicę terenową i przy wszystkich wspaniałych dronach rosyjskich i tak dalej, no jednak taki średnio, jakby to powiedzieć, średnio inteligentny kretyn z Buriacji, zawodowy czy niezawodowy, no o wiele łatwiej będzie w stanie strzelić czy koordynować swoją artylerię rosyjską, po prostu widząc w lornetce na odległości 5-6 km, widząc skutki ostrzału organoleptycznie. Tutaj po prostu eliminujemy czynnik niedoszkolenia technicznego, niedoszkolenia, niemożności używania nowoczesnych środków taktycznych czy namierzania, bo tutaj jeszcze dochodzą siatki GLONASS-u czy siatki GPS-u, bo wszelaki przestrzał dronów jest używany. Więc widziałem tutaj po prostu zagrożenie dla samego Bachmutu na zasadzie takiej, że Ukraińcy będą musieli zrobić to samo, co właśnie w Pawliwce, to znaczy może się cofnąć, żeby po prostu ograniczyć swoje własne straty, ale więc parę dni temu tak pisałem na Discordzie, że albo Ukraińcy wprowadzą rezerwy i przeprowadzą kontratak, bądź zaryglują pozycje rosyjskie, albo będą musieli powoli się zacząć cofać ze swoich linii, żeby po prostu ograniczyć straty. No i właśnie nastąpił kontratak właśnie w nocy parę dni temu, który ustabilizował i zastopował jakby postępy rosyjskie na południu. No, jedną rzecz trzeba ważną powiedzieć. Sam Bachmut, czy on padnie, czy nie padnie, nic nie zmienia na tym odcinku frontu. Tam jakby kolejną linią wzgórz i kolejną linią obrony będzie właśnie ukraiński będzie na pewno czas CVR, a już nawet nie mówiąc o Kramatorsku i linii Słowiańska, no bo te linie są rozbudowywane praktycznie od lutego i tego roku, plus jeszcze wcześniej za czasów ATO, no bo Słowiańsk jest tym miejscem, z którego na przykład pan Girkin musiał rejterować bardzo szybko. Więc tu bardziej istotnym, myślę, na tym odcinku frontu jest sam bardziej na północ, czyli Białochorówka i Siwierzk niż sam Bachmut. Moim skromnym zdaniem, ale tak jak mówię, jeśli chodzi o to, czy pojawiły się tam
jednostki i jakie jednostki ukraińskie, no to muszę oddać pałeczkę naszemu ekspertowi, bo on to ja na to jeszcze idealnie. Się, zanim ekspert się wypowie, jeszcze się wtrącę. Jesteś zaproszony w roli eksperta, więc nie masz wyjścia z ekspertem. Natomiast ja bym chciał właśnie odnosić pana Gierkina, bo z okazji, że to jest debata piwniczna, wiadomości Gierkinowe muszę powiedzieć, a z okazji, że ostatnio uzyskaliśmy zdjęcie Gierkina z okopu, prawdopodobnie jeżeli kiedy ten materiał trafi na YouTube, już to zdjęcie będzie wklejone w tym momencie, kiedy to mówię, ale no właśnie, jak widać, Gierkin dobrze się okopuje. Mam nadzieję, że zobaczymy jakąś jego debatę piwniczną podczas ukraińskiego ostrzału. No i cóż tutaj mogę powiedzieć, tyle miałem do powiedzenia, że Gierkin wstawił nowe zdjęcie. Teraz bliżej frontu niż w Rostowie. Bliżej frontu niż w Rostowie. Podobno zdjęcie zrobione w ziemiance pod Swatowe, więc możliwe, że będzie miał tam powitanie artyleryjskie, ewentualnie za pomocą Himarsów. O ile mówimy o tym zdjęciu, które też widziałem z flagą. Tak. No. Dobrze, słuchajcie, to może tak. Chodzi o sytuację w rejonie Bachmutu. No to tutaj sytuacja faktycznie się skomplikowała od półtorej tygodnia. W sumie tutaj informacje o postępach wojsk rosyjskich są i to nie są małe postępy. Mówimy też tutaj o tym, że problem Bachmutu jest i problem Bachmutu może być dalej kontynuowany, bo o ile mamy tutaj na myśli ukraińskie jednostki, to też musimy mieć na uwadze to, że Rosjanie cały czas tutaj atakują i atakuje tutaj grupa Wagnera, która jest najlepszą chyba formacją armii, nawet nie armii, bo to byłby błąd, jakbym powiedział, że to jest armii rosyjskiej, ona nie należy do armii rosyjskiej, jest prywatną korporacją czy prywatną firmą dla mnie najemników, no bo tak bym to nazwał, która tutaj jest po części lepiej wyposażona, lepiej dowodzona. W sumie fajny artykuł napisał Marek Kozubel odnośnie grupy Wagnera, gdzie podzielił w sumie i jeżeli chodzi o dowództwo i żołnierzy, czyli tak zwanych mięsa armatniego, który idzie do ataku, no i tutaj specjalistów, którzy też zazwyczaj są oszczędzani. Natomiast postępy jak najbardziej są i ci żołnierze z grupy Wagnera są wspomagani tutaj przez jednostki 336 Brygady Piechoty Morskiej Rosyjskiej oraz jednostek separatystycznych z Ługańskiej oraz Donieckiej Republiki. Co do samych jednostek możemy mieć tutaj pewne rozbieżności, natomiast one tutaj są i wspomagają. Natomiast postępy, tak jak powiedziałem, są. Walki w ostatnim okresie tutaj się cały czas zaogniają. Mimo wprowadzenia dodatkowych jednostek ukraińskich sytuacja nadal jest ciężka, chociaż sam Bachmut jako tako nie jest atakowany. To znaczy walki na obwodzie Bachmutu są, ale Bachmut, Rosjanie, to chyba to ostatnio żeśmy rozmawiali przez telefon, Bachmut, Rosjanie nie powtarzają błędu z wcześniejszego szturmowania samego miasta. Wówczas te jednostki rosyjskie zostały zaatakowane, zostało wykonane przeciwuderzenie ukraińskie, które odrzuciło ich spod Bachmutu i Rosjanie doszli do wniosku, że nie ma sensu atakowania samego miasta, gdyż wiązałoby się to z większymi stratami i tak już dużymi, ale wiązałoby się z walkami ulicznymi, a tego chcą uniknąć i zastosowali taktykę, którą wielokrotnie już tutaj Ukraina stosowała, czyli próby okrążenia, przynajmniej w moim rozumowaniu, świadczyłoby to o tym, co się dzieje w rejonie Bachmutu. Mamy dwa kierunki natarcia w rejonie Bachmutu. Pierwszy kierunek to jest ten kierunek południowy, już nie tylko od strony Opytnego Iwanogrodu, ale od strony właśnie Kurdimówki, gdzie miejscowość została zdobyta przez wojska rosyjskie i wojska te rosyjskie kontynuowały natarcie w kierunku zachodnim, na Dilivkę i Biłą Chorę, natomiast atakowana była Kliszczyjówka, która jest taką barierą, bo jeżeli popatrzymy na miejscowość Kliszczyjówka, ona jest taka rozciągnięta w kierunku południowo-północno-południowym z lekkim takim przesunięciem na północny zachód, południowy wschód,
przepraszam, północny wschód, południowy zachód. Natomiast jest ona dość długa i generalnie stanowi barierę naturalną, która osłania główną arterię zaopatrzenia do samego miasta, jeżeli chodzi o drogę pomiędzy Konstantynówką a Bachmutem. Jeżeli się przyjrzycie mapie, zobaczycie, że przez Krasne przechodzi główna droga zaopatrzeniowa do Bachmutu od strony właśnie Konstantynówki. Natomiast druga główna droga to jest od Słowiańska, która idzie przez Jachidnę i ten kierunek też jest atakowany właśnie przez wojska rosyjskie, które tutaj działają. Oczywiście są też to oddziały grupy Wagnera i mamy tutaj informacje w ostatnim okresie czasu o walkach, o włamaniu się i zajęciu skrzyża dość ważnych dróg M03 i T1302. To jest bardzo ważne skrzyżowanie, bo to skrzyżowanie otwiera drogę na Pichorodne, które jest troszeczkę na wzgórzu, jest troszeczkę w naturalnej pozycji obronnej i ten rejon jest broniony przez jednostki 93. No myślę, że tą brygadę ukraińską 93. Chładnego Jaru to chyba nie trzeba przedstawiać. Bardzo elitarna jednostka, która tutaj walczy. Oczywiście ona walczyła tutaj jedną grupą batalionową. Prawdopodobnie całość już brygady walczy na tym odcinku. Nie mam i nie ma informacji na to, czy faktycznie cała brygada tutaj walczy. Natomiast te jednostki tej brygady tutaj są. One też brały udział w przeciwuderzeniu wcześniejszym pod Bachmutem. Natomiast na ten dzień dzisiejszy w rejon samego Bachmutu skierowano dodatkowe jednostki, które wykonywały tutaj przeciwuderzenie, żeby ustabilizować tą sytuację. To się udało. I taką jednostką jest właśnie wspomniana już na początku naszego jakby spotkania 24. Brygada Zmechanizowana Królewska, która spod Chersonia jako jednostka drugiego rzutu później została wprowadzona do pierwszego rzutu, brała udział w pościgu za cofającymi się Rosjanami. Brała tutaj udział w walczy. Mamy tutaj też szereg innych jednostek, takich jak idąc od strony Majorska, mamy 62. rezerwową brygadę. Oczywiście ja będę mówił tylko, jakie to są jednostki, bo nie jestem w stanie ocenić, czy to jest grupa batalionowa, czy to jest cała. Wiemy, że ukraińskie brygady są mocniejsze, silniejsze niż rosyjskie, składają się z większej liczby batalionów, są lepiej wyposażone i są mocniejsze generalnie, ale idąc od południa mamy 62. brygadę rezerwową z korpusu rezerwowego, później mamy elementy 30. brygady zmechanizowanej, później mamy właśnie 24., która prawdopodobnie walczy w rejonie właśnie Kliszczyjewki. Sam Bachmut jest broniony przez szereg różnych jednostek, bo w samym rejonie miasta czy na obrzeżach miasta walczą pododdziały z 241. brygady obrony terytorialnej, 4. brygady szybkiego reagowania, która tutaj została przesunięta. Mamy też elementy 58., która według mnie i mojej wiedzy została częściowo albo w całości wycofana. Był filmik z wiecu żołnierzy tej brygady, którzy mieli żal do dowództwa ukraińskiego o to, że została, no, brygada wykonała swoją powinność, broniła tego miasta, poniosła straty i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast swoje zadanie wykonała. Czy jakiś pododdział walczy jako grupa batalionowa, czy jakaś grupa bojowa, ciężko mi na ten moment powiedzieć, natomiast oddziały w tym rejonie tej brygady 58 są. Północny obszar samego Bachmutu, Pichorodne aż do Bachmuckiej jest broniony przez 93. Brygadę Zmechanizowaną Chłodnego Jaru, natomiast sam Soledar, bo tam już mamy Bachmuckie i Soledar, mamy grupę batalionową z 10. Brygady, Szturmowej Brygady Górskiej, więc ten obszar tutaj jest zagęszczony przez siły ukraińskie, które nadal posiadają odwody w tym rejonie, bo na tyłach tych jednostek frontowych mamy elementy 53. Brygady Zmechanizowanej, 112. Brygady Obrony Terytorialnej, przepraszam, a wszystko, tak jak powiedziałem w swoim materiale, jest wspierane też przez 26. Brygadę Artylerii, która jest wyposażona w kraby, w polskie ekskraby, które robią świetną robotę. Dziękujemy. Teraz pytanie, można powiedzieć, pomocnicze co do tego kierunku. Pytanie na zasadzie tak lub nie. Czy w obecnych warunkach pogodowych w najbliższym czasie, to pytanie, które
wcześniej ominęliśmy oczywiście. Siły ukraińskie przeprowadzą silne kontruderzenie, które będzie miało na celu zamknięcie Rosjan z miejscowości spod Bachmutu i okolic. Pytanie najpierw. No może się Marcin rozgadałeś, chwilę oddechu. Sawa. Szybkie, krótkie pytanie. Szczerze, trudno jest mi powiedzieć. Z jednej strony Ukraińcy tym kontratakiem 3 tygodnie temu, gdy wprowadzili elementy 2 brygad, chcieli jakby przed zimą zabezpieczyć drogi. Czyli odepchnąć Rosjan właśnie od drogi 1302, odepchnąć Rosjan od drogi 0513, zdobyć ten teren wysoko panujący, czyli Wesela Dolina i tak dalej. Z jednej strony uważam skromnie, i tutaj się jakby skłaniam do tezy kapitana Lisowskiego. Maciek tam przy naszej debacie jakby poruszył tezę taką, że Rosjanie tam, gdzie atakują, nie za bardzo mają przygotowane pozycje obronne. I po jakby takiej zimowej walce o inicjatywę, którą tak przewiduję, gdy po prostu mróz zetnie Czarnoziem, całkiem możliwym jest właśnie odcinek bachmucki jako miejsce ukraińskiego kontrataku, jednego z kontrataków, bo sam osobiście uważam, że Ukraińcy nie wykonają tylko jednopunktowego uderzenia czy ofensywy, na przykład właśnie Melitopol, Tokmak, czy Wolnowacha, Mariupol, czy coś. To tak jak już pokazała jakby letnia walka o inicjatywę, Ukraińcy muszą wykonać jakby ataki na 2-3 odcinkach, żeby wiązać rezerwy Rosjan. I tak jak był właśnie atak w Chersońszczyźnie, tak w tym samym czasie mniej więcej po paru dniach uruchomił się Balaklija i ofensywa słobożańska, charkowska. I tak właśnie Bachmut i rejon Bachmutu jest ciekawym miejscem do zaatakowania, jednego z miejsc do zaatakowania w walce o inicjatywę i wiązania rosyjskich rezerw. Zwłaszcza, że Popasna jako taka jest no takim trochę hubem logistycznym w tej części Donbasu, czyli no tam się spotykają, jest tam duży dworzec, tam się spotykają idące jakby od północy, wschodu i południa. Może nie dokładnie idealnie w tym miejscu, no ale no, są tam drogi kolejowe. I no nie wiem, no liczę na to, że to może być jeden z odcinków. Okej. Okay. Marcin, jak sądzisz, twoim skromnym zdaniem jest na to szansa w najbliższym czasie, czy raczej nie ma? Na to pytanie odpowiedź znają ukraińscy dowódcy. Nikt z nas, my możemy tylko gdybać, ale czy będzie... Znaczy, wiadomo, że gdybamy, ale to też po części o to chodzi. Wiem, jeżeli chodzi o to, żebyśmy sobie pogdybali, to owszem, jest to teren, który z racji tego, że strona rosyjska atakuje, to też nie ma do końca ustawionych pól minowych, bo przecież po własnych polach minowych nie będzie chodzić i terenu nie zabezpiecza i daje to duże możliwości dla strony ukraińskiej, natomiast strona ukraińska dobrze wie, gdzie swoje pola minowe pozostawiała i pewne informacje zawiera. Natomiast czy będzie uderzenie w tym rejonie? Chciałbym, bo jest to bardzo ciekawy teren, a tym takim rejonem, który byłby świetnym miejscem końcowym, byłby przynajmniej dla mnie linia
linia, którą można byłoby ustawić na wschodzie, od Pierwomajsk, Kielskie i Lisyczańsk i oprzeć się o linię Dońca, odzyskując de facto te tereny, które stracili w czasie walk w lecie. No ale czy tak będzie, nie wiem. Na ten temat, na ten moment ciężko mi jest ocenić, czy mają Ukraińcy możliwość, i tutaj do sobie się przychylam się do tego, co powiedziałeś, że mają możliwości i mają, jeżeli będą uderzać, to będą uderzać na więcej niż na dwóch kierunkach, czy na dwóch miejscach, dlatego że po pierwsze mają możliwości, mają szereg brygad, które są w rezerwie, które choćby teraz po działaniach na odcinku chersońskim rozpłynęły się, ich nie ma, gdzieś są, gdzieś się jeszcze wzmacniają. Mamy też szereg jednostek, które po bitwie Łymańskiej, po walkach pod Łymaniem, nadal są w obwodzie i nadal w tym rejonie są. Wiemy też, że przecież i strona ukraińska próbowała nacierać na Lisyczańsk. Mamy przecież i Biłochorywkę, i mamy tutaj Ozarywkę, i Spirnę, gdzie te walki cały czas były, i informacje o tym, że może i Lisyczańsk, Siewierodonieck, no to też byłoby coś fajnego, chociaż no jak będzie, możemy tylko gdybać i możemy się zastanawiać. Chciałbym bardzo, żeby w tym rejonie coś ciekawego faktycznie było, a jest to jeden z terenów, które naprawdę mogą mieć znaczenie, dlatego że jeżeli Ukraińcom udałoby się rozbić grupę Wagnera, która tutaj jest skoncentrowana prawie w całości, no to wyeliminują, jakby w jednym uderzeniu można wyeliminować najbardziej cenny element oddziałów, czy najbardziej cenny element oddziałów rosyjskich, jakie są na tym froncie, a taką perełką jest właśnie grupa Wagnera, która ma najlepsze możliwości, największe możliwości, oczywiście ma też swój sprzęt ciężki, no i ma swoje zasady, które no, mi się na przykład nie podobają, tak. Ale są główną... Myślę, że nam w większości. No, dokładnie. Dobrze, przechodząc dalej, bo... Tak bym dodał, amator, jeszcze bym tak tylko dodał, co Marcin powiedział, no na pewno ten odcinek bachmucki, kierunek Popasna, Pierwomajskie właśnie jest o wiele jakby bardziej perspektywiczny niż na przykład frontalne atakowanie Lisyczańska pod górę, zurbanizowany bardzo teren. No Ukraińcy do tej pory pokazywali, że raczej się skupiają na obejściach dużych aglomeracji niż atakowanie ich dom po domu. Także tak jak mówił Marcin, zobaczymy. No. Jest to ciekawy kierunek. Dobrze, a więc przechodzę dalej, bo trochę już się tak powolutku zaczynamy spieszyć, a tematów chyba jeszcze nam nie zabrakło. Ostatnim kierunkiem, na który dzisiaj szczególnie zwrócimy uwagę, jest Swatowe i wydawałoby się, że jeśli nic się nie wydarzyło na kierunku zaporowskim, na tych zaporowskich stepach, w tą paskudną pogodę, to tym bardziej nie ma się nic prawa wydarzyć na górskim terenie na okupowanej przez Rosjan linii Swatowe-Kreminna. A jednak w ostatnich dniach doszło do ukraińskiego ataku w rejonie Czerwonopopiwki Płoszczanki. I co by nie mówić, przewidywania Sawy, no można powiedzieć, że tak przewidywania Sawy już od dłuższego czasu, już od miesiąca są te same, ale że to właśnie tam może nastąpić częściowe przełamanie, być może się właśnie sprawdzają, gdyż tam właściwie nastąpił, można powiedzieć, atak, gdzie Ukraińcy właśnie doszli do tej linii, mają pod kontrolą, można powiedzieć, zasięgu takich wiadomości, jakie mamy pod kontrolą, można powiedzieć, strzału z czołgu, tą linię wręcz P-66, która no, jest jedną z tych ważniejszych dróg. Co tutaj sądzicie, jak już tutaj zacząłem od tego, jak już lecimy takim trybem, że najpierw zaczyna Sawa, później dopowiada Marcin, to może tym trybem przejdźmy. Co tam się dzieje pod tą Płoszczanką i czy ma tam się szansa udać właśnie kluczowe przełamanie na kierunku słobożańskim? Tak szczerze, powiedzmy, tak jak dyskutowaliśmy na poprzednich debatach piwniczych i tak analizowaliśmy ten odcinek, jakby wyklarowały się trzy, powiedzmy, bym powiedział, osie na tym odcinku. Pierwszą jakby osią, idąc od południa, jest Biłochorywka i Spirne jeszcze.
Tutaj Rosjanie jakby atakują pozycje ukraińskie, żeby zabezpieczyć podejście kremlinnej od południa. Bezskutecznie do tej pory. Drugą osią jest właśnie ten trójkąt miejscowości, czyli Płoszczanka, Krasnoliczeńskie i Czerwonopopiwka. Dlaczego ten trójkąt miejscowości jest taki istotny, to tak jak wspominaliśmy już wcześniej w naszych spotkaniach, jest to wypłaszczenie terenu linii wzgórz, które idą tak naprawdę praktycznie od granicy przez Fatowe, okalają właśnie drogę P66 i te miejscowości Miluwatkę, Nowomykilskie i tak dalej, już na południe od Fatowe. Więc to jest jakby takie wypłaszczenie tej linii wzgórz z dostępem jakby do lasu, las, który jest tam przypiszczany, Cholykowe, no idealne miejsce po prostu do buszowania dla specjalców. Jest to skrzyżowanie dróg, czyli P66 z drogą, która idzie z Makiwki, no później dalej na wschód, i to jest jakby to połączenie dróg równoległych, czyli P66, która jest główną drogą północ-południe, a ta droga, która jest bardziej na wschód, równoległa, która jest osłonięta przez pasmo wzgórz, czyli Sfatowe, właśnie Krasnoliczeńskie, i później idąca do Kreminnej, Żytliwki, no a później wiadomo Rubiżne. No to jest jakby idealne miejsce, żeby przeciąć te drogi komunikacyjne, szlaki komunikacyjne, i zmusić Rosjan do zaopatrywania Rubiżnego, Lysyczańska, Sewierodoniecka po prostu przez Starobielsk. Czyli no tak naprawdę no nadrobienie niemożebnej ilości, zamiast 50 km trzeba po obwodzie jechać 150-200 km dostarczać zaopatrzenie. Ponadto ten trójkąt miejscowości jest taką właśnie bramą do obejścia linii wzgórz, plus no są tam właśnie drogi, jest tam sieć dróg, która już później wchodzi i praktycznie no aż się prosi o dokładnie to samo, co widzieliśmy pod Izium, czyli buszowanie przez specjalców, szybkie rajdy na czołówkach, kontaktem z liniami głównymi i buszowanie przez te właśnie drogi lekkimi pojazdami, już nawet nie mówiąc o czołgach czy transporterach opancerzonych, ale wykonywanie kompletnego chaosu i łamanie informacyjne rosyjskiego dowódca. Także to jest ten taki punkt krytyczny, no ale idąc dalej. Kolejnym jakby miejscem, takim tym trzecim miejscem jest no okolice bardziej na północ Swatowego, czyli miejsce, w którym, czyli Kuzemiwka, Nowoseliwskie, ten rejon, plus bardziej na północ, czyli rosyjskie próby przecięcia drogi P66, utrudnienia komunikacji ukraińskiej, ponieważ im bardziej na północ idziemy, tym tam są coraz mniejsza ilość dróg i coraz większe zalesienie. Jedno można stwierdzić jasno. Ukraińcy zabunkrowali się i uchwycili mocne przyczółki na rzece Żerebiec. Rosjanie swoją główną linię obrony okopów i ogólnie fortyfikacji oparli na linii wzgórz, oraz linia wysunięta przed pole. Linia wysunięta rosyjska po prostu jest z dala od Kreminnej,
pojawiały się po prostu ataki natorskie na terny i ten, na właśnie na Makiwkę. Oczywiście wszystko było odrzucane przez Ukraińców, no ale tam jakby środek tej linii pomiędzy wzgórzami a rzeką Źrebiec jest dość płynny. Tutaj żadna ze stron nie jest w stanie zabunkrować się na swoich pozycjach, czyli Ukraińcy w tym momencie już tak naprawdę od 3 czy 4 tygodni są trzeci raz pod Płoszczanką, a drugi albo trzeci raz też pod Czerwoną Popiwką. Także no nie są w stanie, tutaj żadna ze stron nie jest w stanie jasno się zabunkrować, zbudować mocnej linii obrony i to jest po prostu płynna sytuacja. Dobrze, może te źródła osyntowe podpowiadają, co się tutaj dzieje, to ja kieruję piłeczkę do Marcina. Nie wiem, czy mogę coś jeszcze dodać, bo w sumie powiedział sama prawie wszystko. Znaczy ja bym tylko dodał tak, że walki tutaj są i to dość intensywne, jeżeli chodzi o południowy odcinek właśnie w rejonie tutaj Czerwonopiwki, Puszczanki. I generalnie mamy tutaj sukces ukraiński. Sukces mimo bardzo złych warunków atmosferycznych, bo całą ten odcinek powinniśmy zacząć od tego, że te warunki na tym odcinku właśnie jeżeli chodzi o Swatowe, Kremienna, są fatalne. I na północ od Swatowe, i na zachód od Swatowe, i na południe te warunki tutaj są bardzo złe i jest chyba największe błoto, jakie można zobaczyć na filmikach, to właśnie z tego rejonu. Te warunki atmosferyczne są tragiczne po prostu i no, trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli ktoś wymaga tutaj działań ofensywnych, nie wiem, szerokiego pokroju z wielkimi rajdami grup pancernych czy generalnie, to po pierwsze teren temu nie sprzyja, po drugie warunki atmosferyczne też nie sprzyjają i musimy też mieć na świadomość do tego, że generalnie największym problemem dla jednej i dla drugiej strony jest teren i dla Ukraińców linię wzgórz, które muszą zdobyć i przełamać i najbardziej właśnie obiecującym kierunkiem jest właśnie rejon Czerwonopapiwki, Płaszczanki i Krasnoliczeńskie, który otwiera ten kierunek południowy, który pozwala na wejście w głąb rosyjskiej obrony i zmusić ich do opuszczenia linii wzgórz na zachód od Swatowa, w sumie na zachód od linii, od drogi P66. Ona jest dość istotna, a szczególnie najbardziej istotna jest linia kolejowa, która idzie troszeczkę bardziej na wschód, bo to jest arteria, która tutaj zaopatruje wojska rosyjskie. Przecięcie dróg i linii kolejowej w tym rejonie no, zmusi stronę rosyjską do nadkładania drogi, a szczególnie drogi czy ruchu drogowego, można tak to powiedzieć. Jeżeli chodzi o ten rejon jeszcze tutaj, zachód, na północny zachód od Swatowe. Mamy zaciekłe walki właśnie w rejonie Kuzemiwki Nowosilewskie. Tutaj mamy informację, że faktycznie wojska rosyjskie zdobyły część wschodnią tej miejscowości, natomiast część zachodnia jest w rękach ukraińskich, ale jak wiemy tutaj te walki są naprawdę zaciekłe i los Nowosilewskie na ten moment jest niejasny, nie do końca wiemy jak on wygląda, kto generalnie zdobył tę miejscowość, czy kto jest panem tej miejscowości. Natomiast wiemy, że strona ukraińska próbowała wielokrotnie zdobywać Kuzemiwkę i mimo wielu prób nie udało się. Natomiast ja bym jeszcze tutaj zaznaczył, że jest jeszcze jeden kierunek, gdzie Ukraińcy próbują nacierać. To rejon dużo, dużo bardziej na północny zachód od Swatowe. Tutaj o rejonie Kesyliwki i Jachidnego, próba obejścia czy próba wdarcia się od północy w sumie powyżej Niżnej Dwanki i obejścia jakby Swatowe od północy, jeżeli by się udało. Tutaj mamy pododdziały ukraińskiej 14 Brygady Zmechanizowanej, która tutaj próbuje walczyć. Ostatnio pojawiły się nowe filmiki, które pokazują właśnie w rejonie Jachidnego zniszczony sprzęt rosyjski. Natomiast jeżeli chodzi o Kuzemiwkę Nowosilewskie, tam walczą jednostki ukraińskie ze składu 4 Brygady Pancernej oraz 92. Chociaż dzisiaj czytałem informację, że Rosjanie przedstawiali filmik zdobycia Nowosilewskiej. Natomiast prawda jest taka, że ten filmik przedstawiał wziętych do niewoli rosyjskich żołnierzy,
którzy zostali wzięci przez żołnierzy 92. Brygady Zmechanizowanej, też bardzo elitarny i brygady, która no, dzięki której obronił się Charków. I tutaj to ta brygada, w sumie żołnierze tej brygady mają ciężar walki w tym rejonie. Chodzi o odcinek południowy właśnie Czerwonopapi. Tam atakowały pododdziały z dwóch brygad. Prawdopodobnie mówimy tutaj o 95. Brygadzie Aeromobilnej i 66. Brygadzie Zmechanizowanej z Korpusu Odwodowego. A ostatnie informacje mówią, że właśnie sukces, jaki Ukraińcy odnieśli, zawdzięczają wprowadzeniu do walki jednostki już naprawdę bardzo elitarnej, która tutaj ma swoje rachunki do wyrównania z Rosjanami z 2014 roku, nawet 2014-15, a dokładnie 25. Brygady Aeromobilnej, która weszła ponownie do walki. Ona odpoczywała przez ostatnie dwa tygodnie na tyłach i wprowadzenie tej brygady zaowocowało tym, że informacje, jakie spłynęły i nawet podało dowództwo ukraińskie, że część Czerwonopapiwki została zajęta przez wojska ukraińskie. Przecięta została droga P-66. Walki trwają na podejściach do Płaszczanki oraz wojska ukraińskie kierują się w rejon, żebym nie styganił, Żytliwki oraz Hołykowego, więc tutaj pytanie, czy faktycznie udało się stronie ukraińskiej przejść przez wzgórza, bo jeżeli popatrzymy na mapę i na topografię tego rejonu, to jeżeli przecięli drogę na północ od Czerwonopapiwki, to i kierują się na Hołykowe. Hołykowe jest w dolinie, więc tutaj mówimy o wejściu na wzgórza i przecięciu tej linii obrony rosyjskiej na tych wzgórzach. Więc myślę, że najbliższe dni dadzą nam odpowiedź, tym bardziej, że już pojawiają się informacje o kontratakach rosyjskich w tym rejonie, więc prawdopodobnie rosyjskie dowództwo, które nie słynęło do tej pory zbyt szybkiego reagowania na ten moment, działa już zdecydowanie lepiej i w ten rejon przesyła posiłki i generuje kontrataki, żeby przywrócić poprzednią linię obrony. Przepraszam, tylko Marcin, 25. powietrzna desantowa nie była czasem wcześniej na wschodnim pasie Chersońszczyzny? Nie. 46. Tak, Jezu, dobra. Nie ma problemu, nie gniewam. Niestety sama z Oswintowcem nie wygrasz. No nie, właśnie chciałem się dopytać. To nie chodzi właśnie o wygrywanie, dlatego korzystam z wiedzy z eksperta. No. Ja wiem, ja się śmieję. Dobrze, więc jeśli jeszcze jakieś pytania są, to z chęcią zapraszam, natomiast my już tutaj... O! Jak na zawołanie. Pytanie jak na zawołanie, tylko teraz trzeba... Witam, jeszcze raz ja. Ja mam takie pytanko ogólne dosyć, jako już, że panowie skończyli omawianie frontu, to chciałem się zapytać, bo tak, mamy dwie rzeczy, które będą ważyły teraz przez zimę na froncie. Z jednej strony to zamarznięty grunt i oczywiście możliwość akcji ofensywnych, z jednej jak i z drugiej strony, a z drugiej strony mamy sytuację taką, że czy Ukraińcy nie poczekają, żeby tych Rosjan troszeczkę przymroziło w związku z tym, że no wiadomo, są źle ubrani i po prostu nie poczekają, żeby zmiękczyć ich właśnie tymi mrozami, które miejmy nadzieję nadejdą i pomogą Ukraińcom później zaatakować z mniejszymi stratami oczywiście. Także tutaj pytanie, czy Ukraińcy szybciej zaatakują, jak tylko grunt stwardnieje, czy poczekają, aż Rosjan przymrozi? Dziękuję. To jest zasadne pytanie, muszę powiedzieć. Dziękujemy. Ja mam tą teorię. Ja mam tą teorię, że w zimie czeka nas kolejny etap wojny o inicjatywę, walki o inicjatywę. To znaczy Ukraińcy, tak jak nasz właśnie Igor Girkin słynny przewidywał, że w lecie będzie walka o inicjatywę. W lecie Ukraińcy wygrali walkę o inicjatywę i to Rosjanie musieli odpowiadać na ruchy Ukraińców. I dopóki nie powróci możliwość walki pojazdów zmechanizowanych, nieuzależnionych jakby od głównych arterii
drogowych. Tak, po prostu zobaczymy kolejny odcinek jakby wojny o inicjatywę. Jak i wtedy wyjdzie po prostu, czy to Rosjanie wygrają wojnę o inicjatywę w zimie, czy Ukraińcy i kto będzie po prostu dyktował warunki na kolejne, do wiosny powiedzmy. Też bym chciał dodać jedną rzecz, że nie można, pamiętajmy, że Ukraińcy prowadzą PR, a Rusy chamską po prostu propagandę, więc to takie założenie, że wszyscy Rosjanie są źle wyposażeni i będą przymrożeni i tak dalej, no jednak no, mija się trochę z realizmem, bo tutaj chociaż jako przykład mogę dać tych polskich tą grupę polskich medyków bojowych, którzy walczyli, wspomagali Ukraińców właśnie na odcinku chersońskim. I oni sami stwierdzili, że używali rosyjskich zdobycznych śpiworów czy wyposażenia WDW, ponieważ no, byli świetnie wyposażeni do warunków i do terenu, który zdobyli, no, jakby na to nie patrzeć, w marcu, czyli jeszcze na wiosnę, gdy na tym odcinku no, było dość zimno. Więc to, co do nas dociera i to, co jest propsowane, czyli no, nie wiem, bunt czy atakowanie jakiegoś tam dowódcy w jednym z jednostek mobilizacyjnych, to nie znaczy, że w 20 czy w 30 innych nic się nie dzieje. Nie można po prostu generalizować i boję się, na pewno Ukraińcy będą lepiej wyposażeni na zimę od większości Rosjan, zwłaszcza tych jednostek nieliniowych, czy jednostek, czy mobilków, ale no nie można generalizować po prostu. Tak. Znaczy ja może zacznę od tego, że dowództwo ukraińskie pokazało już wielokrotnie w czasie tych walk, że potrafi zaskakiwać, a przede wszystkim zaskakiwać tym, że atakuje wtedy, kiedy jest pewne sukcesu, czy wie, kiedy atakować. I tutaj powiem tak, dopóki dowództwo ukraińskie nie będzie miało pewności, że warunki atmosferyczne będą na tyle dobre, żeby ciężki sprzęt przejechał, to nie uderzy. I prędzej będzie wykrwawiał Rosjan w tych walkach, czyli prowadzą tą taktykę defensywną na wykrwawianie, czy też czy ostrzeliwując pozycję Rosjan, zadając im stratę, niż prowadząc atak w terenie, do którego nie będą mieć pewności. I taki teren mamy teraz. No, teoretycznie mamy teraz mieć 4 dni, chyba ten okres się nawet już zaczął, tak, 4 dni z dość mocnymi mrozami, później mamy mieć 2 dni jakiejś odwilży delikatnej, ale to jest pogoda, która nie daje tutaj nam odpowiedzi na to, czy ten teren będzie na tyle twardy, żeby ten ciężki pancerny sprzęt pojechał. Po drugie, jeżeli dowództwo ukraińskie będzie chciało za wszelką cenę atakować, to pamiętajmy, że możemy mieć powtórkę tylko z odwrotną stroną tego, co robiła strona rosyjska, czyli kanalizowała natarcia wzdłuż głównych dróg, powodując jeszcze większe straty wśród swoich jednostek, które nacierały na bardzo wąskich odcinkach i były skutecznie blokowane czy zatrzymywane. A na pewno dowództwo ukraińskie nie będzie ryzykowało utraty ani sprzętu, ani swoich żołnierzy w takich atakach, bo wie, że dzisiaj nawet mając tą, powiedzmy, taktyczną przewagę nad Rosjanami w wyposażeniu, czy powiedzmy w sprzęcie zachodnim, który otrzymuje, to też nie będzie, pewnie ktoś mi powie, no ale tego sprzętu nie ma dużo. Oczywiście, że nie ma dużo, ale sama różnica sprzętu w artylerii, który otrzymała i jaki jest efekt, że tak powiem, samego ostrzału, precyzji tego ostrzału, powoduje, że ta ilość nie idzie w parze z jakością, tak? Dzisiaj mniejsza ilość artylerii zadaje większe obrażenia, bo jest skuteczniejsza w działaniu. Może szybciej zniszczyć przeciwnika, niż przeciwnik zniszczy ją. Ale to samo tyczy się jednostek, które mogą nacierać na szerszym odcinku, a to pokazali, jak działa ukraińska ofensywa właśnie
na odcinku charkowskim, gdzie jednostki szybkie szły do przodu, oznaczały punkty oporu czy opór rosyjski i tymi punktami oporu zajmowały się jednostki drugiego, nawet trzeciego rzutu, bo nawet czasem drugi rzut szedł za jednostkami pierwszego rzutu, omijając linię czy punkty oporu, aby zająć teren i to nacierali 24 godziny na dobę. Czy w dzisiejszych warunkach zimowych, czy nawet rasputnicy, takie natarcie jest możliwe? Nie. Czy w takim czasie wojny będzie możliwe? Nie potrafię odpowiedzieć, bo to wszystko zależy od warunków atmosferycznych, a pamiętajmy, że mamy XXI wiek i te warunki są teraz inne niż w czasie na przykład II wojny światowej, gdzie zima jak chwyciła, to trzymała do końca marca i warunki były takie, że zatrzymywał się front na przełomie marca i kwietnia albo października, listopada. Dzisiaj takiego czegoś nie ma już. To jest z mojej strony. Dobrze, więc będziemy już przechodzić do zakończenia słowa podsumowania. Jakie są predykcje, można powiedzieć, na następne 2 tygodnie. Zaczniemy więc, Sawa, słowo podsumowania od ciebie. Znaczy to, co mówiłem wcześniej, ja się tego będę po prostu trzymał, że czeka nas zimowa walka o inicjatywę i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. No, najbliższe 2 tygodnie... Teoretycznie no, północ może zacząć być ścinana przez mróz, północ i środek, jakby terenów Ukrainy może być ścinana przez mróz, południe jeszcze nie. No. Nie chcę też tutaj wchodzić w jakieś dywagacje długoterminowe, tygodniowe, dwutygodniowe prognozy pogody, no bo modele meteorologiczne no, 48 godzin to jest 60%, 70% skuteczności, no i później to leci na łeb, na szyję, im dalszy jest model, dłuższy jest model, także trzymam się tego, że będzie walka o inicjatywę i tyle, no zobaczymy, naprawdę, jestem, trzymam kciuki za Ukraińców. Dobrze, więc Marcin, słowa podsumowania. Dla mnie przez najbliższy tydzień będzie walka niezmiennie tak wyglądała jak teraz. Ukraińcy oczywiście mają swoje cele, nawet w czasie takiej pogody jak teraz, na odcinku Swatowy-Kremien, na przecięcie tej linii kolejowej, czy dotarcie do linii kolejowej, do przecięcia drogi P66, przełamania, czy wgryzienia się tam w rejon obrony. Natomiast jeżeli chodzi o Bachmut, Bachmut będzie broniony, chociaż jeżeli będzie zagrożony okrążeniem, wiem, że Ukraińcy pokazali, że jeżeli jest taka potrzeba, potrafią się wycofać, potrafią to zrobić. Na ten moment przy rosyjskim postępie nie wierzę w to, żeby Bachmut został okrążony. Jeżeli chodzi o linię ATO i Pawliwkę, Buchodar, no będą ataki ponawiane, ale bez jakichś tam możliwości. Lokalne przeciwuderzenia ukraińskie jak najbardziej mają na to możliwości, siły i będą gromadzić siły. Jeżeli bym się spodziewał jakiegokolwiek działania, tak jak mówię, wszystko jest zależne od pogody, przede wszystkim od pogody i tego, co będzie się działo, a ostatnie znaki bardziej by sugerowały rejon Tokmaku, gdyż zwiększony tam jest ostrzał linii zaopatrzeniowych, linii komunikacyjnych, a to może dawać do zrozumienia, bo nie mówię, że tak jest, ale może tam dawać takie oznaki przygotowań do pewnych działań, tylko tak jak mówię, czy tak będzie? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na ten moment. Dobrze, więc myślę, że na ten moment to jest wszystko, co dzisiaj chcieliśmy powiedzieć. Oczywiście zamykamy tutaj przewód tej debaty piwnicznej. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo, szczególnie gościowi. Bardzo dziękuję. I także wszystkim, którzy zadawali pytania. No dobrze, więc życzymy wszystkim miłego wieczoru, właściwie miłej nocy.